Jakby na to nie patrzeć, drodzy Państwo, musimy się pogodzić z faktem, że jesień zadomowiła się u nas na dobre i w błędzie są ci, którzy myślą, że tak już pozostanie. Prognozy pogodowe są innego zdania, albowiem już nadchodzący wtorek obudzimy się do nowej scenerii, a w roli głównej będzie śnieg, który nadciąga z zachodu i pewnie już tak pozostanie do wiosny. Bądźmy jednak dobrej myśli, bo indiańskie lato do nas bez wątpienia wcześniej czy później zawita. A w dzisiejszym wydaniu Polskiego Radia i Telewizji Edmonton numer 1101 gościmy panią Aleksandrę Panasi, która rozpoczęła tournée po Albercie na początku tygodnia i będzie występować aż do następnego tygodnia. O szczegółach dowiecie się Państwo z rozmowy z tą zresztą bardzo sympatyczną dziewczyną. Krzysztof Suchy natomiast zawitał po raz kolejny do studia i zdradzi tajemnicę ubezpieczenia na życie, o której agenci ubezpieczeniowi niechętnie rozmawiają. To jest bardzo ważne. Ja natomiast zaprosiłem Darka Kubickiego, którego znacie Państwo z rozmowy o sporcie z panem Marianem Pukowcem. Zaprosiłem Darka Kubickiego do pierwszego starcia na radiowym ringu, który zaktywizuje segment pod tytułem Rozmowy nasze na cztery kamasze, którego już dosyć długo Państwo nie słyszeli, a powodem którego było odejście pana Raczkowskiego z naszego radiowego studia. Tym razem będzie to w nowej obsadzie, a więc czekajmy, a czekam na Państwa reakcję, czy akceptujecie ten nowy segment Rozmowy nasze na cztery kamasze. A więc, let's go!
Jak każdego tygodnia w naszym programie mamy życzenia dla solenizantów, naszych facebookowych przyjaciół. I tak pani Iwona Młynarski, 18, obchodzi swoje urodziny, to było w miniony piątek. Również pan Jan Nowicki, 18, i Tadeusz Krzyżak, który 20, a więc jutro w niedzielę będzie obchodził swoje urodziny razem z Andrzejem Rozbickim, który mieszka na stałe w Toronto. Oraz z panem Januszem Piotrem Kowalkowskim, który mieszka w Koszalinie i również 20 października obchodzi swoje urodziny, jak też i pani Monika Cox. Pani Moniko, wszystkiego najlepszego. Dawno nie widzieliśmy pani na imprezach Towarzystwa Kultury Polskiej w Edmonton. 22 października Mateusz Cynar, syn nieżyjącego świętej pamięci Zygmunta Cynara, który przez wiele, wiele lat współpracował z Polskim Radiem Edmonton. Mateuszu, wszystkiego najlepszego. Pani Elżbieta Ratajewicz, 22. Elu, wszystkiego najlepszego. A pan Tadeusz Kubaszczyk, 23. Natomiast Karol Bobryk, 23 października obchodzi swoje urodziny razem z panią Barbarą Chlebińską, która na stałe mieszka w Elblągu, a Ewa Huczek mieszka w Edmonton i również 23 będzie obchodziła swoje urodziny. Pani Ewo, wszystkiego najlepszego, do zobaczenia na kolejnym popołudniu malarskim z dr Izabellą. 24 Magda Rogowska, która mieszka w Katowicach, a Borys Szukalski, mieszkający tu w Edmonton od samego prawie urodzenia, 24 października. Aleksandra Babski, 25. Panie Aleksandro, wszystkiego najlepszego. Również 25 i zakończy tą długą listę solenizantów tego tygodnia pan Tadeusz Mediuk, znany państwu z naszego programu jako zielarz i myśliwy, którego w tym tygodniu nie będzie w naszym programie, dlatego że pojechał znowu na polowanie. Zobaczymy, co mu się uda ustrzelić. Tadeuszu, wszystkiego najlepszego. I wszystkim solenizantom happy birthday, everybody. Gdy świeci nad morzem słońce, patrzysz się w dal. Nie zwracasz uwagi, że ktoś z tyłu jest sam. Wiatr rozwiał twe włosy, groźne fale biją o brzeg, a ty wciąż ze swymi myślami jesteś gdzieś. He. Wiatr rozwiał twe włosy, groźne fale biją o brzeg, a ty wciąż ze swymi myślami jesteś gdzieś. Szum morza, zachód słońca ginie wśród fal, a ty wciąż nie zwracasz uwagi, że ja stoję sam. I słychać szum morza, zachód słońca ginie wśród fal, a ty wciąż nie zwracasz uwagi, że ja stoję sam. Jakie były twe myśli, trudno zgadnąć ich bieg, a nie chciałbym pytać, by nie spłoszyć chwili tej. I długo wpatrzony stałem w ciebie zamyśloną wciąż, i nie chciałem przerwać myśli twoich marzeń twych. I długo wpatrzony stałem ciebie zamyśloną wciąż, i nie chciałem przerwać myśli twoich.
kąciku ogłoszeń mam kilka ogłoszeń, które znają już Państwo z poprzednich tygodni, ale wciąż są jeszcze aktualne, dlatego będę o nich mówił. Towarzystwo Kultury Polskiej w Edmonton zaprasza na jesienne imprezy, których jest w przygotowaniu kilka. I tak 26 października w następną sobotę w klubie Syrenka Halloweenowa zabawa przebierańców z wieloma nagrodami. Oczywiście nie musicie się Państwo przebierać, jeżeli nie chcecie, ale żeby było wesele i dużo zabawy, więc można się przebrać. Wstęp tylko $5 od osoby. Rezerwacja miejsc pod telefonem 780-289-2879. Jeżeli nie zdążycie Państwo zarezerwować sobie miejsca, no to można przyjść już przy samych drzwiach i jeżeli będą miejsca, to czemu nie? Jeszcze jest kilka miejsc, a więc proszę dzwonić. Do tańca gra Bogdan Koral-Konikowski. Natomiast 22 listopada kolejne wydanie Kabaretu Towarzystwa Kultury Polskiej, czyli Rymowanki numer 2 pod tytułem Pod klonowym liściem w SPA. Będzie dużo zabawy, bo tym razem pani Barbara Smykot przygotowała program o emigrantach, a więc o nas. Początek godzina 19, sala konferencyjna Domu Polskiego, wstęp wolny dla wszystkich uczestników. Natomiast 30 listopada tradycyjna zabawa Andrzejkowa z laniem wosku i wróżbami. Wstęp również tylko $5 od osoby, rezerwacje pod numerem 780-289-2879. Zabawa oczywiście będzie miała miejsce w klubie Syrenka, a do tańca gra Bogdan Koral-Konikowski. I jeszcze jedno ogłoszenie Towarzystwa Kultury. Kolejne popołudnie malarskie z dr Izabellą będzie miało miejsce 7 grudnia w Domu Polskim w Dolnej Sali. Początek o godzinie 14. Zapraszamy rodziców razem z dziećmi, albowiem to popołudnie malarskie połączone będzie z wizytą świętego Mikołaja, który będzie miał dla dzieci prezenty, jak też i również będzie występował klaun, którego specjalnie na tą okazję zaprosiliśmy. Wstęp oczywiście wolny, ilość miejsc ograniczona, choć będzie dużo miejsc w Dolnej Sali, ale mimo wszystko proszę dzwonić o rezerwację pod numer telefonu 780-289-2879. Na tej imprezy zaprasza oczywiście Zarząd Towarzystwa Kultury Polskiej w Edmonton. I kolejne ogłoszenie. Sobotnia Szkoła imienia Henryka Sienkiewicza zaprasza na bankiet z okazji 70-lecia istnienia szkoły, który odbędzie się w sobotę, 26 października w sali balowej Domu Polskiego. Początek, godzina 17, a w programie część artystyczna, wyśmienita kolacja oraz zabawa przy muzyce DJ-a Jarka. Koszt $100 od osoby, a bilety do nabycia pod telefonem 780-868-1072. Serdecznie zapraszamy. Dom Weteranów poszukuje do pracy zorganizowanych i odpowiedzialnych osób na stanowisku kucharz oraz pomoc kuchenna. Konieczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku. Prosimy o przesyłanie resume na adres manager.pvs@show.ca lub kontakt telefoniczny 780-475-9366. Klub Seniora 2004 informuje, że gimnastyka już się rozpoczęła i zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek od godziny 10 rano w sali Domu Weterana przy 9203 144 Ave. Zajęcia są wolne od opłat, a wszystkich chętnych do ćwiczeń zaprasza prezes klubu Seniora pani Marianna Kwiatkowska. I nowe ogłoszenie. Pomoc kuchenna potrzebna do Domu Polskiego. Jeżeli szukasz dorywczej pracy, aby zająć czas w weekendy i kilka dni w tygodniu, lubisz pracować w kuchni, mówisz po polsku i angielsku, nie jest wymaganie doświadczenie w kuchni komercyjnej. Możemy mieć dla Ciebie propozycję, szkolenie zostanie zapewnione. Również potrzebni zmywacze naczyń na nocną zmianę w weekendy. Prosimy o przesyłanie CV i listu motywującego na adres kitchen@polishhall.com. Ten adres się tutaj pojawia. No i proszę Państwa, tyle ogłoszeń w tym wydaniu kącika ogłoszeń Polskiego Radia i Telewizji Edmonton. Fix Auto Edmonton East to najlepiej wyposażony w naszym mieście Edmonton zakład blacharsko-lakierniczy.
Na powierzchni ponad 24 tysięcy stóp kwadratowych Fix Auto Edmonton East oferuje usługi w zakresie laserowej naprawy ramy, blacharki samochodowej, lakiernictwa oraz mechaniki samochodowej i ustawiania zbieżności i wyważania kół. Pan Kazimierz Grudzień, właściciel zakładu Fix Auto Edmonton East oraz Fix Auto w Leduc, zaprasza serdecznie do korzystania z usług jego zakładu. Zakładu, który jak niewiele w mieście oferuje dożywotnią gwarancję na wszystkie naprawy kolizyjne. Fix Auto jest uprawnionym zakładem naprawczym dla firm ubezpieczeniowych. Adres zakładu 6652 50 Street. A numer telefonu 780-450-8348. Uczciwość i solidność to zaleta zakładu Fix Auto Edmonton East. Pan Kazimierz Grudzień w tym roku celebruje 25 lat prowadzenia zakładu ku radości mieszkańców Edmonton, a w szczególności całej Polonii edmontońskiej i okolic. Wypadki samochodowe nie należą do przyjemności, ale pan Kazimierz zrobi wszystko, by twoje auto o tym nie pamiętało. Fix Auto Edmonton East. 780-450-8348. Wszystkie naprawy są gwarantowane dożywotnio w Fix Auto Edmonton East. Zapraszamy całą Polonię do odwiedzania naszego zakładu.
listach do redakcji mam list od pani Doroty, która stała się regularną autorką listów do redakcji, która pisze: witam serdecznie i bardzo dziękuję za prezentację i piękną recytację mojej twórczości. Pani Dorota jest poetką. Dziękuję za kolejny ciekawy program i z całą przyjemnością powiem, że warto czekać cały tydzień na nowe informacje, żeby wzbogacić swój umysł o tak wartościową wiedzę. No i oczywiście zachęcam wszystkich do oglądania tego programu. Dziękuję serdecznie pani Doroto za te miłe słowa. Dziękuję za uświetnienie strony muzycznej piosenkami Adama Chroli i zespołu Biało-Czerwoni z panem Zbyszkiem Kasprzykiem na czele. Chciałabym złożyć wszystkim państwu najlepsze życzenia z okazji kanadyjskiego święta dziękczynienia, które obchodziliście w miniony poniedziałek, a za cały program chciałabym podziękować wierszem pod tytułem Sen o spełnionej miłości. I oto ten wiersz, poproszę muzykę, podkład, posłuchajmy. Spacer brzegiem morza w nocy mi się przyśnił i pani w mokrej sukience z pożółkłym bukietem liści, a nad szumiącym morzem piękny wołał z mgły: idzie jesienna miłość, a po jej śladach ty dajesz mi tę miłość. Niczym bukiet z róż herbacianych, gałązki czerwonej jarzębiny i smak twych ust kochanych, fale radośnie tańczą, chmury po niebie płyną, a ja niczym pani jesień we włosach z jarzębiną i tak dłonie splecione spojrzeń w swych szukamy w nieśmiałych pocałunkach. Jesienną miłość witamy i otuleni jej pięknem niczym woalem z mgły będziemy razem spełniać o jesiennej miłości sny. Dziękuję serdecznie pani Doroto za ten jesienny wiersz, którym będziemy się delektować aż do pierwszego śniegu, który już niebawem w nadchodzącym tygodniu. Jak dotąd znamy tylko pani imię, pani Doroto, ale chcielibyśmy dowiedzieć się nieco więcej o anonimowej poetce. Nawet nie wiemy, gdzie pani mieszka i skąd pani jest. Bardzo proszę o kontakt. Drodzy państwo, z ogromną radością przyjąłem wiadomość, że przyjeżdża do nas z Polski pani Aleksandra Panasik, o której zresztą już kilkakrotnie wspominaliśmy w naszym programie w rozmowie z doktorem Mikołajem Warszyńskim, który, że tak powiem, podał jaskółkę przylotu Aleksandry do naszego miasta i nie tylko do naszego miasta, bo jak się okazuje, Aleksandra nie tylko będzie występować, ale będzie prowadzić również kilka ciekawych warsztatów w różnych miastach Alberty. Aleksandra jest oboistką, jak już wcześniej zdążyliśmy państwu powiedzieć, i jej najważniejszy koncert będzie miał miejsce tu w Edmonton już niebawem, ale zanim do tego dojdziemy, chciałem państwu przedstawić Aleksandrę Panasik, oboistkę. Witam serdecznie. Dzień dobry, powiedz, jak to się stało, że tak młoda dziewczyna ma tak ogromną karierę za sobą? Jak się stało, że zainteresowałaś się muzyką? Czy to był przypadek, czy też rodzice powiedzieli: Ola, w pewnym będziesz sensie grała? Można powiedzieć, że to był przypadek. Pamiętam w szkole podstawowej, były takie koncerty, gdzie przyjeżdżała filharmonia i występowali muzycy. I pamiętam, usłyszałam wspaniały instrument, nie zapamiętałam jeszcze wtedy tej dziwnej nazwy, ale ten dźwięk po prostu mnie zaczarował. Także po koncercie podeszłam do artystki i zapytałam: proszę pani, jak to się nazywa? Pani powiedziała, że to jest obój. No dobrze, no gdzieś tam sobie zapisałam. Okazało się, że w mojej miejscowości jest szkoła muzyczna, gdzie jest klasa oboju. No więc, i jaka to była miejscowość? W Giżycku. Giżycku, o, piękna miejscowość. Tak, bo ja urodziłam się w Lublinie, potem mieszkałam przez dłuższy okres w Giżycku. I w sumie tak się zaczęła moja przygoda z tym instrumentem. No i cóż, no potem wyjechałam do Gdyni, do szkoły muzycznej drugiego stopnia. Rozpoczęłam studia i już w sumie od początku studiów interesowała mnie muzyka współczesna, to znaczy lubiłam grać właśnie muzykę XX wieku.
I jakoś tak mnie to pociągnęło. A później na magisterce wjechałam kilka razy do Niemiec na wymiany studenckie z programu Erasmus. Także studiowałam właśnie w Stuttgarcie i w Bremie. No i miałam ogromne szczęście, bo trafiłam w Bremie na wspaniałego profesora, Christiana Homla, który jest oboistą fenomenalnego zespołu Ensemble Modern, który po prostu uwielbiam i podziwiam i zawsze jak mam tylko na możliwość przyjść na koncert, to naprawdę korzystam. I jakoś tak już to ze mną po prostu zostało. Czy tylko muzyka XX wieku, muzyka współczesna interesuje Cię, czy również wracasz od czasu do czasu do klasyki? To znaczy, ja generalnie uwielbiam każdą muzykę i nie tylko muzykę no, poważną też, no, czasem słucham muzyki rockowej, no, popowej, ale tak jakbym miała wybrać, to chyba właśnie najbliższa jest mi muzyka współczesna, to znaczy XXI wieku i chyba muzyka barokowa jakoś tak. No ja ci powiem, w mojej karierze zaczynałem od muzyki barokowej, bo najbardziej z jakiegoś powodu mi się ta rytmika podobała. Ktoś powiedział kiedyś, że muzyka barokowa ma wiele wspólnego z muzyką rockową, nawet nazwy zupełnie podobne, gdzie dyrygent muzyki barokowej uderzał w podłogę wielką lachą i wybijał rytm dla muzyków, którzy grali tę muzykę. Muzyka współczesna nie jest nam obca, albowiem w naszym mieście od wielu, wielu lat działa Piotr Gera-Morzejko, który jest kompozytorem muzyki współczesnej. Wielokrotnie gościliśmy go w naszym programie, słuchaliśmy jego utworów, byliśmy na jego koncertach. I koncert, który będzie najważniejszym koncertem tutaj w Kanadzie, będzie właśnie miał miejsce razem z Piotrem Grelą-Morzejko. Duet Obój i Grela-Morzejko, a Grela będzie, Piotr będzie grał na... Będzie realizował partię elektroniczną. Która jest nieodzowna muzyce współczesnej, bo dzisiaj tylko te instrumenty się liczą. No nie tylko, ale generalnie mój ostatni projekt właśnie opierał się na tym instrumentarium, to znaczy właśnie jest to obój z elektroniką. Uznałam, że to jest bardzo takie ciekawe połączenie, bo obój jest akustyczny, a elektronika jest tak jakby czymś zupełnie przeciwstawnym, ale jednocześnie daje ogromne możliwości brzmieniowe, bo przy pomocy różnych syntezatorów możemy uzyskać praktycznie każde możliwe brzmienie o każdej możliwej barwie, wysokości. I stwierdziłam, że te dwa tak jakby środki w połączeniu dają ogromne możliwości wyrazowe, bo też obój ma przebogatą barwę i jest moim zdaniem bardzo rzadko spotykany w muzyce współczesnej, a niesłusznie, bo naprawdę możliwości techniczne są ogromne. Możemy grać ćwierćtony, możemy grać wielodźwięki i te dysonujące, i te miękkie, jakieś kwinty, dwudźwięki. Także naprawdę ta paleta daje ogromne możliwości. Nie wiem, czy Państwo słyszą, ale w podkładzie naszej rozmowy jest właśnie jeden z utworów Piotra Greli-Morzejki, który gdzieś cichutko tam sobie w podkładzie brzmi. I to jest właśnie ta muzyka, którą będziecie Państwo mieli okazję posłuchać i zobaczyć. I nie tylko jeden obój, ale oboje, Piotr i Aleksandra, będą występować na scenę, a więc trzy oboje będą. Kilka słów może o koncercie, który będzie miał miejsce 25 października, to jest piątek, w King's College o godzinie 7 wieczorem. Bo w sobotę mamy wiele różnych imprez w naszym środowisku edmontońskim, kulturalnym. Jest chór Polonia, ma 25-lecie, w klubie Syrenka będzie bal przebierańców Towarzystwa Kultury, także sobota na pewno już nie starczyłaby dla nas, żeby jeszcze uczestniczyć w Twoim koncercie. Także, drodzy Państwo, przypominam, 25, piątek, godzina 7 wieczorem w King's
College, to jest przy 50. Street, wszyscy wiemy, bo tam przecież nieraz Mazurka Music, która jest współorganizatorem tego koncertu, organizowała swoje występy pianistyczne. Kilka słów może tylko o sponsorach, którzy przyczynili się do tego, że twój występ i pobyt w naszym mieście ma miejsce. Otóż Uniwersytet Albertański, King's University w Lethbridge, Mazurka Music and Art Society, oczywiście, którą Państwo dobrze znacie, Towarzystwo Kultury Polskiej w Edmonton, którą ja reprezentuję, oraz Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Lethbridge, no i oczywiście Polskie Radio i Telewizja Edmonton. Ja, Aleksandro, jestem ogromnie zaszczycony, że pozwoliłaś gościć w moim studio. Jest naprawdę nam przyjemnie i będziemy Ciebie podziwiać już niebawem, ale tych imprez będzie trochę więcej, bo z tego co wiem, będziesz miała warsztaty, przedstawienia i tak. Powiedz parę słów może o tych imprezach, które będą miały miejsce na przestrzeni tygodniu, bo jedna już była w minionym tygodniu w Kamrosie. Tak, no jeszcze wczoraj mieliśmy wykład właśnie z panem Piotrem w University of Alberta. W przyszłym tygodniu planujemy wyjazd do Lethbridge, gdzie będę miała ogromną przyjemność pracować z młodymi kompozytorami. Wykonam ich kompozycje na obój. Niektóre z nich są na obój solo, niektóre na obój i fortepian i wiolonczele. Także jest to dla mnie coś pięknego, bo ja generalnie uwielbiam pracować z kompozytorami i po prostu każdy nowy utwór jest dla mnie wielką przygodą. Będę też miała koncert w Lethbridge. No i właśnie jeszcze dwa koncerty w Edmonton i w piątek, i jeszcze potem będzie w sobotę też. Lethbridge jest bardzo ładne miejsce, będzie Ci się bardzo podobać, ponieważ tam jest zawsze cieplej niż w Edmonton. Przynajmniej 10 do 15 stopni lepiej, bo są o dobre 600 km na południe od Edmonton, dlatego już są w zupełnie innej strefie. Aleksandro, dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego bardzo dobrego, dziękuję. Życzę wielu sukcesów w Edmonton, no i mam nadzieję, że to nie będzie pierwsza i ostatnia wizyta. Ja też mam taką nadzieję, naprawdę jestem zachwycona. Jest to zupełnie inny kraj niż Polska, ale naprawdę ludzie są wspaniali, a jesień jest na pewno dużo piękniejsza niż w Polsce. Te kolory naprawdę... Udało Ci się wyjątkowo tą jesień taką zobaczyć, albowiem normalnie w połowie września spada śnieg i jest minus 15 stopni i nie ma w ogóle jesieni. Co parę lat mamy tą jesień, tak jak w tym roku mamy złoto lecie. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i do zobaczenia na koncercie. Do zobaczenia. Thank you.
Zapraszam do wysłuchania i obejrzenia przeglądu wydarzeń minionego tygodnia. Amerykański oddział Porsche, samochód Porsche, ogłosił wielką akcję naprawczą. W ramach prowadzonej kampanii na kontrolę do serwisu muszą udać się właściciele ponad 27 tysięcy elektrycznych Taycanów. To nowy samochód wyprodukowany przez Porsche. Wszystko przez wadliwy element wyprodukowany w Polsce, który w najgorszej sytuacji może doprowadzić nawet do pożaru. Porsche planuje zainstalować oprogramowanie diagnostyczne, które umożliwi monitorowanie stanu modułów baterii w pojazdach potencjalnie dotkniętych usterką. W przypadku wykrycia anomalii komputer samochodu automatycznie ograniczy ładowanie do 80%, a właściciel zostanie wezwany na bezpłatną wymianę uszkodzonych modułów. No, gdzieś coś ktoś spieprzył. Polska wygrywa po tym, jak Unia Europejska poparła proponowany przez Donalda Tuska zakaz azylu, pisze oczywiście magazyn Politico. Przywódcy Unii Europejskiej przyjęli w czwartek 17 października propozycję polskiego premiera dotyczącą tymczasowego zakazu azylu dla osób pochodzących z Rosji lub Białorusi. Ostre stanowisko Brukseli to sygnał dla Moskwy, by nie wykorzystywała napływu imigrantów do destabilizacji krajów europejskich. Rosja i Białoruś, ani żaden inny kraj nie mogą pozwolić na nadużywanie naszych wartości, w tym prawa do azylu i podważanie naszych demokracji, napisano w oświadczeniu 27 przywódców Unii Europejskiej po spotkaniu w Brukseli. Złoto, proszę Państwa, osiąga kolejne rekordy. W piątkowy poranek cena kruszcu przekroczyła kolejną okrągłą barierę, czyli tym razem $2700 za uncję. Złoto w ostatnich miesiącach spełniało swoją rolę bezpiecznej przystani. W obliczu jednak eskalujących napięć na Bliskim Wschodzie i Ukrainie do tego dochodzi oczekiwanie rozpoczęcia obniżek stóp procentowych w USA, a także doroczny szczyt państw grupy BRICS, które mogą chcieć odchodzić od rozliczeń w dolarze amerykańskim. No, zaczyna się gorąco robić. Według wstępnych zapowiedzi złoto mogłoby w takim systemie odegrać istotną rolę, co z kolei komponowałoby się z faktem, że to właśnie kraje tak zwanego wschodu są w ostatnich latach liderami w zakresie akumulacji złota. Według danych na wrzesień Narodowy Bank Polski posiada już 420 ton kruszcu, który odpowiada za ponad 16% udziału w oficjalnych aktywach rezerwowych i jest wart ponad 136 miliardów złotych. No, jesteśmy w jakiś tam sposób zabezpieczeni. Świadczenie honorowe dla osób, które ukończyły 100 lat, będzie przyznawane z urzędu w Polsce i wyniesie ponad 6,2 tysiąca złotych brutto miesięcznie, zakłada ustawa, którą w piątek uchwalił Sejm. Za ustawą o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia głosowało 408 posłów, 16 było przeciw, wstrzymał się jeden. Ustawa ma zastąpić obecny pozaustawowy mechanizm przyznawania honorowego świadczenia dla osób, które ukończyły 100 lat. Zgodnie z ustawą wysokość świadczenia wyniesie 6246 zł i 13 groszy brutto miesięcznie i będzie corocznie waloryzowane począwszy od 1 marca 2025 roku. Waloryzacja ma się odbywać w marcu na takich samych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku waloryzacji emerytur i rent. W przypadku osób, które nie mają prawa do emerytury lub renty wypłacanej przez organy emerytalne, prawo do świadczenia honorowego przyznawane będzie na swój wniosek. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Prawo do świadczenia przysługiwać będzie osobom posiadającym obywatelstwo polskie. Obecnie w Polsce jest ponad 6 tysięcy osób, które ukończyły 100 lat. No to trzeba śpiewać im 100 lat. Świat muzyki i fanów zespołu One Direction ogarnęła żałoba po nagłym zgonie Liama Payne'a, który zmarł w wieku 31 lat.
Wstrząsające doniesienia napłynęły z Buenos Aires, gdzie artysta został znaleziony martwy przed hotelem Casa Sur w dzielnicy Palermo. Preliminarny raport wskazuje na tragiczne okoliczności śmierci byłego członka popularnej grupy muzycznej. Payne poniósł śmierć na skutek poważnych obrażeń, które mógł odnieść spadając z trzeciego piętra hotelu. Informacje, które wypłynęły ze wstępnych ustaleń śledztwa, sugerują, że Liam Payne mógł znajdować się pod wpływem substancji odurzających w chwili upadku. Argentyńska prokuratura podaje, że artysta prawdopodobnie był nieprzytomny, gdy doszło do zdarzenia. No tak, pijcie i zażywajcie narkotyki, a szybciej skończycie. Około 10 tysięcy żołnierzy, w tym sił specjalnych, wysyła Korea Północna, aby wesprzeć Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie, ujawniła w piątek południowa koreańska agencja wywiadowcza NIS. Pierwszy kontyngent, około 1,5 tysiąca żołnierzy, jest już w Rosji. Wojskowi otrzymali rosyjskie mundury i rosyjską broń. Wydano im również fałszywe identyfikatory, by wyglądali na część sił rosyjskich, donosi wywiad z Seulu. Według NIS pierwszy kontyngent został skierowany do różnych miejsc na Dalekim Wschodzie, w tym do Władywostoku, Ussuryjska, Chabarowska i Błagowieszczańska, gdzie obecnie trwa ich integracja z rosyjskimi jednostkami wojskowymi. No, będzie gorąco. Zabicie Yahi Sinwara to wielki sukces Izraela. Problem w tym, że eliminowanie kolejnych przywódców Hamasu czy Hezbollahu bez politycznego planu, co dalej ze Strefą Gazy i Libanem, to żadna strategia. Hamas można wytrzebić jako organizację terrorystyczną, ale nie da się zabić Hamasu jako idei. Wojna z Hezbollahem może go politycznie wzmocnić. Sinwar był bezwzględnym terrorystą i jednym z architektów ataku sprzed roku, który Izraelczycy nazywają małym holokaustem. Zabicie go, czy też wyeliminowanie, bo takiego dehumanizującego języka używają izraelskie siły obronne w stosunku do terrorystów z Hamasu czy Hezbollahu, jest kolejnym atakiem w dramacie, którego końca nie widać. Dla Palestyńczyków był wojownikiem i wielkim partyzantem. Tak jaskrawych podziałów nawet w tej wielokolorowej, tęczowo-zielono-żółtej, niebieskiej koalicji dotąd nie było. Podczas głosowania nowej strategii imigracyjnej na posiedzeniu rządu czworo ministrów z lewicy było przeciw, zaś przedstawiciele Polski 2050 zagłosowali za, ale głośno zgrzytając zębami. W strategii zapisano zostało czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu, czyli w praktyce uniemożliwienie złożenia wniosku azylowego przez imigrantów, którzy nielegalnie przekroczyli polską granicę. Lewica otwarcie twierdzi, a Polska 2050 półgębkiem potwierdza, że wprowadzenie takich przepisów to naruszanie praw człowieka. Prace nad strategią trwały dobre pół roku, biorąc pod uwagę, że czysto hipotecznie rozważano było nawet zakwestionowanie konwencji genewskiej z 1951 roku, przyznające uchodźcom szczególną ochronę, to skończyło się zapisami mimo wszystko znacznie bardziej stonowanymi. Poza embargiem wizowym Tusk zapowiedział sprzeciw wobec paktu imigracyjnego Komisji Europejskiej, który zakładał relokację uchodźców po całej Unii. Tyle, że ów pakt nie wierzy nawet w sama Bruksela. Tusk nie jest jedynym przywódcą, który się sprzeciwia, bo Polska uczestniczy w nieformalnym sojuszu kilkunastu państw. Kremlowska propaganda chwali się tym, że mimo działań wojennych i zachodnich sankcji, rosyjska gospodarka przetrwała i ma się lepiej niż wszyscy zakładali. To jednak tylko pozory, bo pod nimi kryje się kryzys eksportowy, zacofanie technologiczne i pogłębiająca się niewydolność. Rosja powróciła do tego, co podczas zimnej wojny określane było strukturalną militaryzacją. Wszystkie zasoby przeznacza na kompleks wojskowo-przemysłowy i prawdopodobnie zapłaci za to nawet więcej niż Związek Radziecki, a to tylko jeden z czarnych scenariuszy czekających Moskwę.
Jeszcze pozostańmy na wschodzie, przy Ukrainie. Władimir Zieleński przedstawił w Radzie Najwyższej Ukrainy zapowiadany od dawna tak zwany plan zwycięstwa. Najistotniejsze w planie nie było jednak to, co znalazło się w jego 5 punktach, ale to, o czym prezydent Ukrainy wspomniał niejako mimochodem. Z kolei z polskiego punktu widzenia najistotniejszy był fakt, że właśnie dowiedzieliśmy się, że Polska całkowicie i ostatecznie wypadła z gry dyplomatycznej, która zdecyduje o tym, jak zakończy się wojna. No i widzicie, na co była ta pomoc? Na nic się zdała. Odtrącono nas na samym końcu. No i proszę Państwa, tyle ważniejszych oczywiście wydarzeń minionego tygodnia. Nim ostatnim tutaj ludziom zamontują wreszcie chip, nim ogarną całe stado, oznakują, wklepią NIP, nim gotówkę w plastik zmienią, żeby mieć na ciebie bicz, dadzą raty, złote kraty, skrócą smycz. Zanim sprzedasz swoją duszę za Facebooka oraz Wikt, nim swe dzieci oddasz w łapy tym, co utracili wstyd, zanim Matrix wprost do chmury zeskanuje twoją twarz, zamknij oczy, wspomnij o ostatni raz. Wolność, piękna niby sen, wolność, potrzebna jak tlen, wolność, swobodna jak wiatr, wolność drwi z krat, wolność, dla niej warto żyć, wolność, gdy trzeba się bić, wolność, cenniejsza niż krew. Tych wolności mamy tyle, że wymieniać czasu brak. Wielki brat pilnuje tego, żeby wszystko robić w smak. Od myślenia boli głowa, sam wybieraj, czym chcesz być. Gdy normalność zresetują, łatwiej żyć. Człowiek to już nie brzmi dumnie, być brojlerem to jest coś. Każdy problem się wyskrobie, każdej prawdzie powie dość. Głupiec cieszy się jak głupiec, tylko mądry dobrze wie, że ten raj za chwilę w piekło zmieni się. A wolność, piękna niby sen, wolność, potrzebna jak tlen, wolność, swobodna jak wiatr, wolność drwi z krat, wolność, dla niej warto żyć, wolność, gdy trzeba się bić, wolność, cenniejsza niż krew, wolność to sen. Jak wiatr, wolność drwi z krat, wolność, dla niej warto żyć, wolność, gdy trzeba się bić, wolność, cenniejsza od krwi, wolność to my.
Państwa! Każdego piątkowego poranku w tym miejscu zasiadali trzej przyjaciele z boiska. Może nie z boiska, ale na pewno z ringu. Niestety dzisiaj trzech przyjaciół nie będzie, albowiem Alexis, która została mistrzynią świata nie dalej jak parę tygodni temu, już przestała odpoczywać i walczy dalej, ćwicząc, przygotowując się do nowej walki. Marian Pukowiec, który był trzecim, który jest honorowym trenerem Alexis, bo tak go nazwano, niestety za nie mógł i nie mógł do studia dzisiaj przyjść, w związku z czym na ringu pozostał tylko Darek Kubicki. Kłaniam się. Witam serdecznie. No i on szuka partnera do sparingu, znalazł mnie, w związku z tym poboksujemy sobie trochę na różne tematy, żeby oczywiście nie wypaść z formy taką, jak żeście przez ostatnich kilkanaście tygodni stworzyli tutaj w naszym studiu. Oczywiście. Media nie lubi próżni. Tak jest, bo jak się zrobi próżnia, to znaczy, że coś przestało istnieć. Tak jest. Przestało się o tym mówić. Ja zawsze mówię, jakkolwiek o tobie mówią, czy dobrze, czy źle, ważne, że mówią. Jak przestaną mówić... Szanowni Państwo, nie wiem, czy Bogdan sobie zdaje sprawę, że on tutaj musi wypełnić bardzo poważne buty. Ale biorąc pod uwagę jego przeszłość w świecie medialnym, myślę, że poradzi sobie bardzo dobrze. Prawdopodobnie. Okay. Strzelaj, o czym rozmawiamy dzisiaj? No więc pytałem cię przed wejściem do studia, co cię najbardziej pasjonuje, jeżeli chodzi o sprawy polityki. Powiedziałeś, że polska polityka cię w ogóle nie interesuje, chociaż muszę powiedzieć, że mamy słuchaczy w Polsce, którzy nie wiedzą, co się w Polsce dzieje, ale dowiadują się od nas, co się dzieje w Polsce, ponieważ do nas docierają te informacje błyskawicznie. Ale nie o polskiej. Będziemy mówili po tym, bo interesuje cię polityka amerykańska i bliskowschodnia. Z dwóch powodów. No właśnie. Amerykańska z tego tytułu, że jest bardzo nam bliska i ma bardzo im taki szybki efekt na tym, jak nasze życie będzie wyglądało tutaj. No tak, cokolwiek tam się stanie, to echo się odbija tutaj i my później cierpimy. Bardzo jasnym przykładem jest kilkanaście miesięcy temu, gdzie, zresztą było powiedziane otwarcie, rząd amerykański zgłosił propozycję, aby rząd kanadyjski nałożył wizy dla ludzi, którzy chcą przyjechać do Kanady z Meksyku, gdzie przedtem tylko musieli zrobić online registration, nazywa to się ESTA, 3 minuty, $7 przyjeżdżali. Tak, tak, no pamiętam, bo przecież partnerka z Meksyku miała przylecieć. Rząd amerykański zadzwonił i powiedział, dobrze by było, żebyście wprowadzili wizy. Po dwóch dniach rząd kanadyjski wkłada wizy, ludzie są w powietrzu, a startują z różnych miejsc na świecie, są w tranzycie i próbują wlecieć do Kanady po to czy tamto i nie mogli. Czyli jasny sposób, dlaczego jest to interesujące dla mnie. A poza tym jest bardzo entertaining, bo nie ma elekcji na świecie, jak jest w Ameryce. Oczywiście, oczywiście. Za parę tygodni będą wybory, więc już teraz walka rozpoczęła się okropna. Przechodzimy do season finale. Tak jest, niemalże plują na siebie jedna i druga strona, żeby tylko zdobyć tych, którzy nie mogą się zdecydować, na kogo będą głosować już za parę tygodni. Absolutnie fascynujące. Hollywood nie może tego lepszego skryptu stworzyć na to, jak to wygląda, a do tego jest niesamowicie blisko. Są w tej chwili, jak się nie mylę, chyba 4 czy 5 stanów. Pewne stany są tradycyjnie, chociaż to też się zmieniło po ostatniej elekcji, tradycyjnie Democratic czy Republican, a w ostatniej elekcji one się odwróciły. Ale w tej chwili są takie pewne, większość stanów, można powiedzieć, że to jest tak safe to say, że one będą Democratic czy Republican. Ale jest 5 czy 6 stanów, które absolutnie mogą iść w prawo lub w lewo i to one zdecydują. To już nie jest tak tradycyjnie jak kiedyś, że zawsze wszyscy czekali na Florida. Nie, nie. To ten landscape Florida już się skończyła tak dawno. Jest. Tak jest. Więc jest to bardzo... Oczywiście te teorie są w tej chwili pomiędzy 1-2% w prawo lub w lewo. Niesamowicie blisko, więc bardzo będziemy to obserwowali. I zobaczymy... No a wygra oczywiście ten, który będzie miał lepsze wejścia do tego, żeby
oszukać troszeczkę przy samych wyborach, tak jak miało to miejsce poprzednim razem, chociaż wszyscy udowadniali, że naprawdę nie było żadnego oszustwa. Zawsze oszustwa. Jest to, ja zawsze zastanawiam się, to nie tylko jeżeli chodzi o Amerykę, ale chodzi o wiele innych krajów, gdzie na końcu dnia, to jest taka podobna analiza do boksu, trzeba pokonać czempiona. Ponieważ no, kto tak naprawdę jest kierownikiem liczenia tych głosów? No jest rząd, który nadzoruje no, to. Oczywiście. No, to jest ich. Oczywiście tam mogą być ludzie, którzy są świadkami, no ale przecież nikt nie będzie miał w każdej wiosce świadka takiego, chociaż mówią, że mogą mieć, ale wiadomo, że nie każdy świadek się pokaże na czas. Oczywiście. Zamkną mu drzwi, oczywiście. Tylnie drzwi, przednie drzwi nie może wejść, wyłączą światło, milion różnych powodów, więc ten champion No, trzeba go znokautować. Na absolutnie. Punkty jest trudno wygrać. I proszę ciebie, tak jak w poprzednich wyborach Trump uważał, że wybory były oszukane, tak ja jestem tego samego zdania. I kto wie, czy nie będzie to miało miejsce ponownie teraz już za parę tygodni. No, zdecydowanie idzie to w tym kierunku i może to i w tym kierunku, ponieważ ta bliskość wskazuje na to, nie mówimy tutaj o krajach Rosja czy Białoruś, gdzie wygrywają 95-1. Kiedyś był taki tam czas... W ogóle głosów nie liczy. Tak jest. Po prostu zanim się wybory skończyły, od razu wiadomo, kto wygrał. Ja pamiętam, oglądałem kiedyś taki dokumentalny film na YouTube, gdzie Łukaszenko powiedział, że no dlaczego krytykujecie mnie, że ja wszyscy na mnie głosują? Ja nawet specjalnie obniżyłem moje głosy, żeby tak... Ja głosowałem na mojego tak, przeciwnika. Tak, ja obniżyłem tą proporcję tych głosów, żeby nie było to tak jednostronne, więc... No ja i tak wygrałem, więc co ja mogę więcej zrobić? No właśnie. Także no ale już za parę tygodni nam się pokaże, zobaczymy, czy prawda wygrała, czy też przegrała. No oczywiście, zobaczymy jak to będzie i ta elekcja w Ameryce będzie miała, jak zwykle ma, ale w momencie, w czasie, w którym żyjemy w tej chwili, będzie miała niesamowity efekt na tym, co, jak będzie świat wyglądał po 21 listopada. Oczywiście, świat, nie tylko my, Kanada, ale będzie przede wszystkim absolutnie. Ukraina, Bliski Wschód, Libia i te wszystkie kraje ościenne. W tej chwili wspomniałem szybciej, że ja trochę interesuję się tą polityką Bliskiego Wschodu, ponieważ jest to taki zapalnik, który bierze nas co paręnaście lat, cały czas, bo tam nigdy nie ma pokoju. Mówimy naprawdę o skrawkach ziemi geograficznych, nie politycznych, jeżeli mówimy o rozmiarze geograficznym, ale te powody, dlaczego tak się tam dzieje, są tak głębokie, są tak ważne i powodują taki niepokój z powodu względów i oczywiście interesu Ameryki, Izraela, z drugiej strony oczywiście punkty strategiczne, gdzie Rosja ma duży interes w tym regionie, a no i oczywiście złoża ropy naftowej, które... I nie tylko złoża ropy, jeszcze jest jedna rzecz, która pomiędzy wierszami od czasu do czasu pokazuje się, kiedy Netanyahu zaczyna coś mówić o tym, co się dzieje. Wczoraj zginął w tragicznych przypadkach szef Hamasu i pytanie było, co się teraz będzie działo, czy się wojna skończy, czy nie. Netanyahu powiedział wyraźnie, niestety nie, my będziemy walczyć dalej i między wierszami powiedział, że interesuje nas zasiedlenie terenu Palestyny i głównie przecież właśnie o to chodzi. W czym Amerykanie bardzo pomagają, bo przecież Izrael, maleńkie państwo, które niewiele ma armii, ale bez przerwy atakuje, jak nie tych, Iran. Liban, Palestyna. Skąd oni biorą ten broń i amunicję? Ale no oczywiście no, Ameryka jest największym dostawcą wszystkich i nie tylko, ale technologii propagandowo, medialnie, z każdej strony wiadomo, że zawsze, zresztą Kanada to samo, jest bardzo dużym pomocnikiem w tym wszystkim, bo stoi oczywiście za Ameryką, więc bardzo jest to sytuacja, ja pamiętam od dziecka, nawet jeszcze, gdzie mieliśmy bardzo limitowane te kanały w Polsce, było 1,5 ich, najpierw jeden, zawsze się słyszało, ja pamiętam od dziecka, zawsze pamiętam ten Gaza Strip,
To było zawsze... Zawsze. Wzgórza Golan. Wzgórza Golan. To robiło każdą... My mieliśmy bardzo mały wgląd do zachodnich wiadomości, ale ten Bliski Wschód zawsze był bardzo nagłaśniany propagandowo i to ja to pamiętam do dzisiaj. I oczywiście w tym czasie niekoniecznie może aż tak się tym interesowałem, ale no, dorastałem z tym, ponieważ propagandowo było to słyszane i pamiętam to do dzisiaj. Do czego zmierzam? Od tego czasu, za każdym razem, kiedy widzimy Election in America, zawsze największym mandatem każdego prezydenta, osoby, która chce zostać prezydentem, są głównie dwie rzeczy. Wprowadzę pokój do Middle East i naprawię healthcare in America. Tak jest. Żeby wszyscy mieli. Tak jest. Bo to są dwie rzeczy, które wyborców najbardziej interesują. Oczywiście. A to, że nigdy się nic nie zmieniło po wyborach, zostało dokładnie tak, jak, a nawet wręcz przysiły poszło w przeciwną stronę, to już wszyscy o tym zapominają. No i to jest pytanie, które być może jesteś w stanie mi trochę dać bliższą odpowiedź lub jakąkolwiek odpowiedź. Kraj like America, bardzo, bardzo duży, bardzo otwarty. Ludzie się czują, który mówi, że jest krajem najbardziej demokratycznym krajem na świecie. Za każdym razem żaden z tych prezydentów nie naprawia tego w żaden sposób tak naprawdę do końca. Takim największym krokiem, to można było powiedzieć, było, jeżeli chodzi o healthcare, to było to, co Obama zrobił, że wprowadził Obamacare, to tak się nazywało. To jeżeli szukać jakiegokolwiek sukcesu w spełnieniu tej kompanii reklamowej, załóżmy, która prowadziła do wybrania go, to jest jedną z rzeczy, którą ja bym powiedział, chociaż też ona nie spełnia jakiś tam, jest daleka od perfekcyjności, jeżeli chodzi o wprowadzenie opieki lekarskiej w Ameryce. Ale jeżeli chodzi o Middle East, no to disaster, no nie, nikt nie zrobił. A dlaczego jest to ważne dla Amerykanów? Kosztuje ich to niesamowite pieniądze. Kosztuje ich to niesamowite pieniądze, gdzie oczywiście do tego są jeszcze okazyjne wojny, które Ameryka toczy tu, tam i wszędzie. Także to już, ja już nie mówię o tych kosztach, a jak doskonale sobie zdajesz sprawę, wojna jest największym biznesem. No oczywiście. Także to są rzeczy, które Amerykanie jakoś tak nie pytają się o nie, nie trzymają tych ludzi odpowiedzialnych za ich akcje. Nie jest zresztą to jedyny kraj i nie jedyni wyborcy, którzy tego nie robią, ponieważ w Kanadzie, w innych krajach politycy generalnie, no, oni tutaj chodzą naokoło i dają cukierki dzieciom, a z drugiej strony za chwilę wejdą w inne drzwi i seniorowi wyłączają światło i gaz zakręcają. Taka jest polityka. No, niestety. Ale muszę ci powiedzieć, że jedyny, poza Obamą, który coś tam pozmieniał w amerykańskim healthcare, był Trump, który rzeczywiście tak jak powiedział, tak próbował. Spotkał się z Putinem, spotkał się z przywódcą Korei Północnej. Tak. On dążył do tego, żeby coś pozmieniać, ale instytucje przeciwne porozumienia z Rosją i z Koreą robiły wszystko, żeby Trumpa drugi raz nie wybrano, bo kto wie, czym to się może skończyć dla nich. Oni mają swoje pieniądze, oni mają swoje... A propos pieniędzy, właśnie powiedziałeś przed chwilą, że to kosztowało duże pieniędzy. To nie tylko wojna, nie tylko healthcare, nie tylko inne rzeczy kosztują duże pieniądze, ale na przykład prowadzenie takiej młodej dziewczyny, jaką jest Aleksis Kubicki, która zdobyła drugie mistrzostwo świata, tak, kosztuje ogromne pieniądze i jak na razie zwróciłeś się do wielu organizacji, żeby w jakimś tam sensie założyliście organizację swoją, non-profit organizację, tak, żeby było łatwiej te pieniądze przelewać. Mhm. I jak na razie Towarzystwo Kultury Polskiej w Edmonton stanęło na wysokości zadania, tak, pomogło wam, ale to są wszystko krople w morzu, bo koszty wprowadzenia tej młodej dziewczyny na szczyt światowego boksu są horrendalne. Zresztą mieliśmy przykład, za każde jedno mistrzostwa, które się odbywały w River Cree w kasynie, kosztują ogromne pieniądze. Tak.
I chciałbym tutaj, korzystając z okazji, chciałbym podziękować towarzystwu za bardzo miłe przyjęcie, za to, że dano nam szansę, żeby spotkać się blisko, bo spotykamy się przez tutaj silver screen, ale możemy też rozmawiać na telefonie, ale nic nie zastąpi nigdy spotkania osobistego i daje to możliwość powiedzenia wam o tym, co my robimy, ale też i wam zapytania się, jak to wygląda poza kulisowo, zadania pytań, więc to jest bardzo ważne. Właśnie takie miłe spotkanie miało miejsce parę tygodni temu w czasie zebrania zarządu Towarzystwa Kultury Polskiej, tak, gdzie przedstawiliście nie tylko siebie, ale przedstawiliście Alexis i opowiedzieliście, jak wygląda praca nad tym, żeby tą młodą dziewczynę prowadzić jak najwyżej. I tu zachęcam Państwa, żebyście również zaprosili Darka i Alexis na wasze spotkania, na wasze zebrania, żeby mogli przedstawić, żebyście wiedzieli, że ewentualne fundusze, które chcielibyście przekazać, mają rację bytu i gdzieś tam nie rozmywają się między palcami. Nie mogłem lepiej tego opakować, jak ty to zrobiłeś, no ale oczywiście dlatego jest to bardzo tutaj znana medialna postać, więc ja jestem tylko tutaj jako apprentice. Ale tak, szanowni państwo, jest bardzo ważne, bardzo ważną rzeczą i jest naszym mandatem, naszą ochotą współpraca z każdą polską organizacją. Niektórzy z was być może pamiętają, inni nie. Alexis zaczynała jako, nawet nie miała jeszcze 11 lat, a już wtedy zrobiliśmy i określiliśmy bardzo jasno, że reprezentuje Polskę i reprezentuje Kanadę. O co chodziło? Chodziło o to, żeby podkreślić i nie zapomnieć, skąd jesteśmy. Bo na końcu dnia jest to bardzo ważną rzeczą i tak naprawdę naszą pracą jako rodziców, aby przekazać, powiem tak, powinno być to w naszym interesie, aby przekazać wartości, historię, skąd pochodzimy. Więc zawsze to robiliśmy i oczywiście w tym momencie nie wiedzieliśmy, gdzie kariera mogła się skończyć za miesiąc, dwa, trzy, za pięć lat. Jesteśmy lat 11 po tamtym momencie i Alexis w tej chwili no, staje się taką dosyć, ja nie chcę tego osobą medialną, jeżeli chodzi o sport. Celebrity, jednym słowem. No, to takim sportowym. A ponieważ Edmonton jest miastem czempionów, to mamy dodatkowego czempionię, nie tylko Oilersi, tak jest, ale i Alexis, która jest czempionem edmontońskim. Więc przez te wszystkie lata wypracowała sobie pewną pozycję, która pozwoliła jej walczyć o takie tytuły. W tej chwili zaczyna je wygrywać. No i oczywiście rośnie w tym, rośnie jej profil medialny i z tego tytułu jest bardzo ważne, my nie zmieniliśmy naszego kursu cały czas, a szanowni państwo, ci, którzy byliście na walce, doskonale widzieli, jak było to opakowane. Jak było to opakowane, jaka była atmosfera, było biało-czerwono, było kibice, były hymn polski, co się nie zdarza na bardzo walkach. Bardzo polskie to było, to bardzo było, polskie to było bardzo, była, DJ grał polską party muzykę. Tak jest. Kilka, których, i to nie był Bogdan, który Bogdan był gościem honorowym i oczywiście osobą, która był konferencjerem i siedział oczywiście przy ringu, obserwował to, ale był to DJ, który jest używany przez promotora, ale ja zaniosłem mu chyba 5 czy 6 piosenek, takie, które powodują, że ludzie wstają z nóg i czują się dobrze. I jak tylko ta piosenka weszła, to cała sala, na sali było około 1000 osób. Tak jest. I od razu się zaczął szum, bo to jest nasza. Tak jest. Więc to są takie rzeczy, które i oczywiście oni to spełnili. Dlaczego? Bo no, Alexis ma pewną pozycję, więc nie będzie nikt jej mówił, no my nie możemy robić tego czy tamtego, nie będziemy grać polskiej muzyki. No tutaj są polscy goście. I tak, my chcemy, jedną kolejną rzeczą, większość ludzi, których tych polskich kibiców, którzy tam byli, większość ludzi, pewnie wszyscy, mówią po angielsku, rozumieją angielski, młodsi, starsi, jednak poszliśmy krok dalej i zapowiedź też miała miejsce w języku polskim. Dlaczego? Ta walka była w przekazie światowym, na pay-per-view i ta walka była widziana w 47 krajach. Więc nie każda osoba, która oglądała to w telewizji, mogła to widzieć i poczuć tą atmosferę.
taka jak była na sali, więc dlatego cała zapowiedź, żeby móc przekazać w pełni tą atmosferę, która miała miejsce na sali, miała miejsce w języku polskim. Nie oddalając się zbyt wiele od tematu, chodzi, rzecz jest prosta, my bardzo chętnie zapraszamy i mamy nadzieję, że wszystkie polskie organizacje zwrócą na to uwagę. A jeżeli nie wszystkie, to przynajmniej większe. Oczywiście tak. I my jesteśmy gotowi współpracować absolutnie z każdym i używając medialność, pokazywalność i platformę, którą Alexis daje poprzez miejsca, gdzie występuje i medialnie, jest bardzo dobrą szansą, aby te organizacje miały szansę też się pokazać z nami w taki czy w inny sposób. Ten dźwięk, który przed chwileczką był, to jest sygnał do tego, że musimy kończyć, bo nasz czas mija. Rozumiem. Proszę Państwa, listy zostały wysłane do wszystkich organizacji. Bardzo prosimy o reakcję z Waszej strony. A ja Tobie, Darkowi, dziękuję. Darku, dziękuję za miłą wizytę. To było nasze pierwszy sparring na ringu. Tak jest. I wydaje mi się, że nie ma tego, który przegrał. Nie, no ja myślę, że ja bym to nazwał remisem, szanowni państwo. Tak A jest. Jak wy uważacie, oczywiście napiszcie w komentarzach. Tak jest. Dziękujemy. Dziękuję. Do zobaczenia. Wstaje noc kolorami ponad nami, a dźwięki łąk zamierają w ciszy gwiazd. Kwitnie moc, którą sami rozpalamy. Zaklęty krąg, drżenie rąk, czar i blask. Nadejdzie wschód, przebudzony z gorszej strony. Wstaniemy znów, aby ujrzeć jedną z dróg. Może to już szlak zgubiony, znaleziony, a może już fragment chmur, wiatr i kurz. Zbliża się ciemny czas, pora odejść, parzy nas światło dnia. Przecież wiadomo, że to nie jest koniec, życie trwa. Za chwilę dalszy ciąg, los napisze, życiach, proza życia, i wiemy, że tyle jeszcze łączy nas. Przeszywa mnie biel księżyca w twych źrenicach. Opuszczam wzrok i płyniemy w dal, w dal. Zbliża się dobry czas, dobry moment, łączy nas światło dnia. Przecież wiadomo, że powietrze zmieni się, szczęście.
Niedawno minęło 7 lat od czasu, gdy po raz pierwszy pani Jadzia, właścicielka zakładu Stitches Tailor Shop w Edmonton, zaczęła świadczyć usługi w zakresie krawiectwa w pełni tego słowa znaczeniu. W Stitches Tailor Shop oprócz usług krawieckich można również oddać do czyszczenia odzież, dokonać drobnych napraw tapicerskich oraz reparacji skóry i zamszu. Krawiectwo jest zawodem zanikającym w naszych czasach i dlatego Stitches Tailor Shop, ulokowany tuż obok sklepów Bałtyk, należy do rzadkości, a przecież jakże często potrzebne są nam usługi w tym zakresie. Od pewnego czasu pani Jadzia uruchomiła usługi komisowe, gdzie możesz oddać swoje suknie lub piękne buciki w komis do sprzedaży, jak też i zakupić po okazyjnej cenie takie same, prawie nowe. Zakład czynny jest 5 dni w tygodniu, a pani Jadzia zaprasza na kawę z pogaduszkami od 10 do 18. Stitches Tailor Shop, 10561 Kingsway Ave, telefon 780-428-4247, tuż obok słynnych polskich sklepów Bałtyk. Zapraszamy do Stitches Tailor Shop na kawę i herbatkę dobrą i coś słodkiego. Pamiętacie państwo Roberta Dziekańskiego? 13 października 2007 roku na lotnisko w Vancouver przybył nieznający języka angielskiego 40-letni polski pracownik budowlany Robert Dziekański. 14 października po 10 godzinach pobytu na lotnisku i braku możliwości porozumienia się z personelem przez swoje zachowanie wzbudził zainteresowanie pracowników ochrony, którzy wezwali policję. Robert Dziekański na widok policji przestał się awanturować, a nawet unosił ręce w geście bezbronności. Przeszedł z kanadyjską policją do sąsiedniego pomieszczenia, gdzie został porażony paralizatorem typu taser, mimo że nie stawiał oporu. W wyniku tych działań Robert Dziekański zmarł. Wobec funkcjonariuszy nie wyciągnięto konsekwencji karnych. Jego matka w hali przylotów przez cały ten czas próbowała się czegoś dowiedzieć o swoim synu. Nie uzyskała jednak żadnych informacji lub dowiedziała się mylnie, że nie przyleciał tym samolotem. W rezultacie postępowania karnego policjant Millington został skazany na 30 miesięcy aresztu, a policjant Robinson na 2 lata więzienia. Szła sobie drogą z kulawą nogą, głodna i biedna, odarta z marzeń. Deszcze padały, psy ją szarpały, szarpali też dziennikarze. Już przez nikogo nie kochana, jak nocna służba, jak druga zmiana. Zapomniana przez pana, wyklęta przez lud, szła, szła na wschód. Choć pogoda była brzydka i zła, choć na drodze położyła się mgła, choć paliła pod powieką słona łza, szła, szła, szła z kraju węgla, miedzi i ród. Gdy dokoła rozpanoszył się głód, pan ją zdradził i wyklął ją lud. Szła na wschód. Swoje nieszczęście chciała wykrzyczeć, w twarz rzucić klasie robotniczej. Kiedyś tak piękna i atrakcyjna, dziś już całkiem bezpartyjna. Szła taka biedna, sama i jedna, w deszczu w wojskowych onucach. Psy ją szarpały, miejskie i wiejskie, chora też była na płuca. Krwawe słońce promieniem dotykało już ziemię, głodne kruki krążyły nad szosą. Pociągnęła z manierki na te swoje rozterki, ruszyła, gdzie oczy poniosą. Choć pogoda była brzydka i zła, choć na drodze położyła się mgła, choć paliła pod powieką słona łza, szła, szła, szła z kraju węgla, miedzi i ród. Gdy dokoła rozpanoszył się głód, pan ją zdradził i wyklął ją lud. Szła na wschód. I trudna rada, szła cała blada, oczy sińcami podkute, z włosem rozwianym, zbitym kolanem, z dziąsłem przeżartym szkorbutem. Łóżka nie miała, gdzie mogła spała, brak snu ją nękał i troska. W knajpie na stole, czasem w stodole, gdy przytuliła ją wioska. Choć pogoda była brzydka i zła, choć na drodze położyła się mgła, choć paliła pod powieką słona łza, szła, szła, szła z kraju węgla, miedzi i ród. Gdy dokoła rozpanoszył się głód, pan ją zdradził i wyklął ją lud. Szła na wschód.
kręgu ogniska, kiedyś mi bliska, jadła kiełbasę za wzięcie. W ustach pobladła i dalej jadła i pokazała mi zdjęcie. A na tym zdjęciu oczy zachwycał obraz nieziemskiej urody. Warkot złocisty, wzrok jasny, czysty i lica jako jagody. Oko poznało, lecz co stało się z cud dziewicą. Oczy wygasłe, łuny nad miastem i spopielało jej lico. Powiedz mi, powiedz, szkaradna wiedźmo, i podsunąłem jej zdjęcie. Czy ta dziewica i ty to jedno skinęła jedząc zawzięcie? To była ona, chude ramiona mi zarzuciła na szyję. To ty kochana, to ja kochany, myślałem, że już nie żyjesz. Jędruś szepnęła, Jędruś kochany, wiesz, taka mia nieszczęśliwa. Powiedz mi miła, gdzieżeś ty była, wiesz Jędruś, ja się ukrywam. Jędruś z oddali, cały ze stali, odjechał sznur Mercedesów. Ja twoja rana, twoja kochana, to ja, propaganda sukcesu. Nie odchodź proszę, nie odchodź miła, westchnęła i już nie żyła. Leżała biała, ta co nie znała barwy codziennej szarości. W liściach wawrzynu, planów i czynów, haseł i ludzkich słabości. Ciszej przy grobie grała orkiestra i trochę mniej było ludzi. Wy dalej żyjcie, braw mi nie bijcie, bo może znów się obudzić. Panie, panowie, spoczęła w grobie i nie ma na to sposobu. Nędzne meszaty dajcie na kwiaty dajcie do grobu. Panie, panowie, spoczęła w grobie niegodna córka systemu. Brak wyobraźni, więzy przyjaźni, więc dajcie choć po złotemu. Niegodna córka tego systemu i kilku mężów uczonych. Kto chce, niech wierzy, wiecie gdzie leży, w Alei Zasłużonych. Choć pogoda była brzydka i zła, choć na drodze położyła się mgła, choć paliła pod powieką słona łza, szła, szła, szła z kraju węgla, miedzi i ród, gdy dokoła rozpanoszył się głód, pan ją zdradził i wyklął ją lud. Szła na wschód, do domu, po prostu do domu. Proszę Państwa, minęło już kilka sporych tygodni od czasu, kiedy ostatnim razem gościliśmy Krzysia Suchego. Krzysiu, witam Cię serdecznie. Cześć, Bogdan. Bardzo mi się podoba, kiedy Krzysiu się przedstawia po angielsku, to jest Chris Suchy, tak. A po polsku Krzysztof Suchy, bardzo ładnie. Muszę Ci powiedzieć, że w międzyczasie otrzymałem kilkanaście telefonów odnośnie tego, co ty robisz i ciebie, wow. Bo nasi słuchacze mają ten zwyczaj, że najpierw do mnie zadzwonią i zapytają: Boguś, a ile w tym prawdy jest? I bardzo dobrze, bo ja, ponieważ ja zapraszam do studia tylko tych ludzi, których ja uważam, że są pożyteczni. Tak. W związku z czym ty jesteś bardzo pożyteczny, a więc ja odpowiadam moim słuchaczom, że ty jesteś solidny, przyzwoita firma i warto tobie zaufać. Dziękuję bardzo. Bo o to właśnie głównie nam chodzi. Musimy sobie nawzajem, drodzy Państwo, ufać, bo my, Polacy, mamy taki polski zwyczaj, że na wszelki wypadek nie ufamy nikomu. On pewnie mi coś chce zabrać. Tak zawsze jest. Oczywiście są hakerzy, którzy chcą zabrać, ale tych jest mniej i oni do nas najczęściej nie docierają, dlatego że hakerzy pilnują tych, którzy mają dużo pieniędzy, a my akurat nie mamy tak wiele pieniędzy, więc co tam hakerowi na te parę złotych, żeby się ma się spocić, żeby wyciągnąć parę złotych. Absolutnie. Witam Cię serdecznie na naszej kolejnej rozmowie o ubezpieczeniach. Przypominam Państwu, że Krzysiu reprezentuje Canada Life, kompanię ubezpieczeniową, która sprzedaje ubezpieczenia na życie. O wiele razy mówiliśmy o różnych ubezpieczeniach, natomiast dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o jednej formie, o której nie wszyscy wiedzą. Tak. Bo to, zdaje się, jest trzymane w tajemnicy z tego wynika, bo ja na przykład nie wiedziałem. Nie jest tajemnicą, ale nie wiem dlaczego. Dużo ludzi w moich pozycjach nie czuje się dobrze o tym mówić albo nie wie za dużo i po prostu najbardziej popularne to jest, każdy zna
ubezpieczenie na życie. Oczywiście, wykupujemy ubezpieczenie na życie. Benefesorem jest moja żona. Ja umieram, żona bierze pieniądze, wychodzi za mąż drugi raz, kupuje nowy samochód, nowy dom i cała jest szczęśliwa. Głównie o to chodzi. Ale się okazuje, że jak na przykład ktoś z ubezpieczony ma tak zwany, jak to się nazywa, choroba krytyczna. Tak jest. Czyli zawał serca, stroke, rak i tak dalej. Te choroby, które na ogół wpędzają nas do grobu. Jak się, proszę Państwa, okazuje, jeżeli ta choroba nie wpędziła nas do grobu, ale zostawiła ślad w nas, się okazuje, że ubezpieczalnia dla tego, który ma wykupioną polisę ubezpieczeniową, wypłaca pieniądze. Tak jest. I tu chciałbym, żebyś dokładnie wytłumaczył. Czyli to jest... Zła wiadomość i dobra wiadomość. Zła wiadomość dla ubezpieczalni, dobra wiadomość dla tego, który przeżył swoją chorobę. Tak, i jeszcze tak samo zła wiadomość, powiedzmy, dla nas, powiedzmy, że coraz częściej słyszymy, że młodsi ludzie, nawet kiedyś nie słyszało, że ktoś ma 20-30 lat, dostanie zawał serca albo raka, takie choroby. Coraz częściej młodsze osoby niestety dostają. To jest zła wiadomość. Poza takimi, którzy na przykład wyskakują z czwartego piętra z balkonu, jak zrobił ten solista zespołu One Direction. To ja. Ale oczywiście on nie miał ubezpieczenia na życie, a nawet gdyby miał, to i tak tyle miał w sobie narkotyków i alkoholu, że i tak ubezpieczalnia by nie zapłaciła. Tak jest. Także to jest zła wiadomość, że coraz młodsi ludzie dostają takie choroby, co kiedyś nie słyszało o tym. Ale dobra wiadomość jest taka, że jeżeli jest to złapane w dobrym momencie, statystyka jest bardzo dobra, bo jest cała ta medycyna tak poszła do przodu, że tych ludzi wylecza coraz więcej. Także jest duży procent, powiedzmy przykładowo ci powiem, jest w Kanadzie, to nie mówiąc w Kanadzie, 1 na 2 osoby, tam na mężczyzn, 1 na 2,2 kobiety dostanie jakimś raka w Kanadzie. Także bardzo duże są szanse, że ktoś tę osobę dostaje. Jeżeli to jest złapane w dobrym czasie, ponad 60% tych ludzi będzie wyleczone, czyli przeżyje. Także zła wiadomość jeszcze raz, że dostajemy to. Ale oczywiście po przeżyciu oni nie nadają się do pracy, w związku z czym zostają w domu. I teraz co zrobić? Tak. Nie mam ubezpieczenia i muszę sprzedać dom, sprzedać samochód, zużyć swoje wszystkie oszczędności, które miałem na koniec życia. A tu się okazuje, że jeżeli mamy ubezpieczenie, proszę Państwa, to po takiej chorobie ubezpieczalnia pomaga nam dalej żyć. Najgorsze jest to, powiedzmy, jak to dostaje w osobach, co powiedzmy się jeszcze w dorobku jest, albo powiedzmy, co ma właśnie te opłaty na dom, ten pożyczkę na biznes dom, samochód, tak biznes, no, wydatki, dzieci do opłacenia. No nie ma, to jest lista, jest długa, nie? I nagle taka rzecz się stanie i nagle co się dzieje? Nie może spracać, trzeba... Nie można iść z powrotem do pracy, albo jakiś długi okres przerwy i nagle skąd to mieć, z kiego żyć, nie? No i wtedy takie ubezpieczenie wypłaca, tam zależy oczywiście jak to zaczęliśmy, tam 100, 200, kilkaset tysięcy, zależy oczywiście jakie jest to ubezpieczenie. Czyli no i to wykupując pomoże. To ubezpieczenie na początku, zaznaczasz już sobie, że w takim przypadku jest jakaś kwota, która mi pomoże. Tak jest. I tu, proszę Państwa, pilnujcie tego, jeżeli już się z Krzysiem skontaktujecie, to pamiętajcie, żeby od razu go o to zapytać, jaka to będzie kwota, kiedy ja przeżyję zawał serca. Tak jest. I jeszcze druga, jeszcze bardzo często, jak się spotykam z moimi klientami, z ludźmi, że właśnie robimy tam ten cały ten finansowy plan i tam ubezpieczenie na życie jest bardzo, co większość ma. I zaczniemy o tym rozmawiać, mówię, ja mam zaoszczędzone pieniądze, ja mam tam odłożone na RSPiS, na emeryturę, także jak coś się stanie, to ja będę okej. Okay. Ale teraz wróćmy do tego czasu, powiedzmy, coś się stanie i nagle ktoś... oszczędza te pieniądze na tą emeryturę tam 20-30 lat i nagle taka rzecz się stanie i wszystkie pieniądze pójdą. I co wtedy? I może już nie ma czasu, żeby zaoszczędzić z powrotem tych pieniędzy, bo już straci się pracę, to już nie dosyć, że te pieniądze wszystkie poszły, to dalej nie będzie okazji nawet z czego żyć, albo nawet żeby znowu zaoszczędzić na emeryturę. Także to jest naprawdę bardzo dobre
takie ubezpieczenie, żeby nie stracić tego, co się ma. To mi się bardzo podoba właśnie. Ja. To mi się... Szkoda, że nie mam raka, ani zawału serca, ani nic, bo też bym sobie kupił takie ubezpieczenie. Także lepiej nie mieć, ale to ubezpieczenie, bo statystyka jest przeciwko nam, że to się dużo osób dostaje. Bo generalnie ktoś, kto ma raka, to niestety, wielu kolegów moich na przestrzeni ostatniego roku zmarło, dlatego że za późno zorientowali się, że mają tego raka i on już był nieuleczalny. Tak jest. W stadium początkowym jeszcze można coś zrobić. Tak. No ale rzeczywiście żaden z nich nie miał takiego ubezpieczenia. Tak jest. Bo przecież po co Polakowi ubezpieczenie? Panie, ja mam tutaj odłożone pod materacem. Tu mam, proszę pana, samochód, który sprzedam. Tak jest. Się okazuje, że ten samochód jest wart tylko $500 później, jak już się chce go sprzedać. Tak jest. I nie ma z czego żyć. Także uważajcie państwo, naprawdę ubezpieczenie na życie ma sens i jest warto je mieć. Tak jest. I na właśnie jeszcze z tym ubezpieczeniem, te choroby krytyczne, jeszcze są opcje, to nie każda to kwalifikuje, ale to zawsze robię taką opcję dla klientów, że sprawdzamy, czy oni się kwalifikują, bo są jeszcze takie jakby riders, takie, że powiedzmy, że można płacić na taką inną policję, na tą krytyczną chorobę i jeszcze jest taka szansa, że powiedzmy, weźmie się tą policję na 10-20 lat, zależy jak długo. I są przypadki, że osoba jeszcze, zależy tam od wieku, tam zdrowia, parę rzeczy musi być zatwierdzone, ale jak ta osoba na to się kwalifikuje, to może jest tak, że się płaci za tą policję tam 10-20 lat i jeżeli się nie dostanie tej choroby, to jeszcze są opcje, że ubezpieczenie zwróci wszystko, co się zapłaciło. To wyobraź sobie teraz tak, że płacisz za ubezpieczenie na samochód 20 lat i po 20 latach ci ubezpieczenia, tam nie wiem skąd masz, dzwonią, mówią: Bogdan, słuchaj, byłeś dobrym kierowcą, oddajemy ci wszystko. Wszystkie wie. Tego nie ma. Tego nie ma. Nie. Tu jest taka opcja. A powiedz mi, w przypadku, jeżeli ja wiem, że mam raka, ale ci nie powiem, że mam raka. To wszystko jest, to przechodzimy, to jest aplikacja, są pytania. A poza tym prawdopodobnie wchodzicie na Alberta Healthcare i... To musimy oczywiście pozwolenie mieć od klienta, ale tak samo wchodzimy na to. Jest taki underwriting zjazd. Czasami zależy, jak się odpowie te pytania, ile jaki się wiek ma, o jaką sumę się aplikuje. To potem może dalej być tak, że trzeba iść i wdać moczt i krew, albo nawet pielęgniarka przyjdzie za darmo do domu i zrobi taki appointment i to wszystko załatwi się w tam 10-20 minut. Czyli, proszę państwa, nie ma co oszukiwać. Nie. Jeżeli wiemy, że jesteśmy chorzy, lepiej powiedzieć. Jeżeli na przykład jestem chory, czy ubezpieczysz mnie? Tak, zależy jaka choroba. Aha. I powiedzmy, już jak daleko jest to ta choroba posunięta. I wtedy co może być, że albo może ubezpieczenie powiedzieć, że nie, albo może powiedzieć, ubezpieczymy, ale będzie drożej, powiedzmy, nie? I wtedy rozmawiamy i robimy... No bo to jest ryzyko dla ubezpieczania, tak jest, nie? Tak to chorego, który umrze mi za 3 miesiące, po co mam ubezpieczać na $1 000 000? Tak jest. A miałem przypadku, wiesz co, mógłbym tu, Bogdan, z tobą rozmawiać godzinami, miałem przypadki, że zdrowe osoby aplikowały o ubezpieczenie na życie, że wszystko... zdrowe, badania, wszystko przeszło dobrze, a nagle rodzina mi dzwoni kilka miesięcy później, kurczę, na coś się zało w serce, albo jakieś tam przypadki. Także to nie ma na to reguły żadnej, nie? Nawet i jeszcze jedno, dla mnie ta choroba krytyczna, to ubezpieczenie jest szczególnie blisko tak jakby serca i dlatego uważam, że to jest bardzo ważne, bo nie wiem, czy miałem taki przypadek, ja znam dużo ludzi, co się stało wokoło mnie, takie rzeczy, ale osobiście moja żona, to 7 lat temu, co biega, nie pali papierosów, sport, maratony, yoga robi, wszystkie takie rzeczy, i została tam, wiesz, to już druga historia, jak to wszystko się stało, ale dostała ten tumor na kręgosłupie. O, proszę. I co przeżyliśmy, to nie życzę nikomu, co my przeszliśmy finansowo, mentalnie. Także to się może zdarzyć, jak ktoś, powiedzmy, się spotyka i mówi mi: o, jestem zdrowy, nic się do mnie stanie,
to niestety dzisiaj jesteśmy tu, jesteśmy zdrowi. No tak. Chodź, to, ale że nie tak przejmuj się, kobiety i tak żyją dłużej od nas. Żyją, to jest prawda. To jest prawda. Regularnie między 6 a 8 lat, także cokolwiek by nie było, i tak one przeżyją. O, tak, statystyka jest dla kobiet, że... Bardziej pozytywna. Ale tak jak mówiłem w poprzednim programie, jest szansa na to, że mężczyzna może żyć dłużej. Jest. I tu wróćcie, drodzy Państwo, do programu numer 1100 i posłuchajcie, co ja mówiłem o tym, jak zrobić, co zrobić, żeby mężczyzna żył dłużej niż kobieta. Bardzo ciekawe. Krzysiu, dziękuję bardzo. Dziękuję. A Państwa bardzo zapraszam, dzwońcie. W poprzednim nie pokazał się... No właśnie, miałem Ci mówić. Bo... Dlatego, że mój komputer powiedział, o, wała. Zbuntował się i nie pozwolił mi Twojego numeru. O. Ale tym razem my przechytrzymy komputer i ten numer tu, proszę Państwa, się pojawi. Nawet jeszcze do tego e-mail dołożę. Wow, o, piękny bonus. Wszystkiego tak dobrego, Krzysiu. Dziękuję, Bogdan. Do zobaczenia następnym razem. Raz z górki jechałem, dziewczyna tam była i czerwoną sukienką w głowie zamąciła. Do domu wjechałem, dziewczyna krzyknęła i z głębokiej fosy jakoś wyciągnęła. I z głębokiej fosy jakoś wyciągnęła. I wiecie, mnie podrabię i choć kolano pęka, ja bólu nie czuję, bo patrzę w jej oczęta. Wzięła mnie do domu i robi opatrunek i na uśmierzenie bólu jeden pocałunek. I na uśmierzenie bólu jeden pocałunek. Miesiąc prawie minął, ból odszedł powoli, a ja wciąż udaję, że mnie bardzo boli. Bo jak w te oczy patrzę, to żyć bez nich nie mogę, a gdy mnie całuje, to całkiem tracę głowę. A gdy mnie całuje, to całkiem tracę głowę. I minęły lata, minęły miesiące, poślubiłem pannę w czerwonej sukience. I tu panu przesyłam radę, nie przez drogę, że za prawdziwą miłość warto złamać nogę. Za prawdziwą miłość warto złamać nogę. Poślubiłem pannę w czerwonej sukience. I tu panu przesyłam radę, nie przez drogę, że za prawdziwą miłość warto złamać nogę. Za prawdziwą miłość warto złamać nogę. Oh,
Proszę Państwa, Jerzy Adamuszek z Montrealu, który nie jest obcy naszym słuchaczom, jak też i mieszkańcom Kanady i Alberty, był u nas kilkakrotnie, występował w salonikach Towarzystwa Kultury Polskiej w Edmonton i jest wielkim przyjacielem pani Janiny Muszyńskiej, a więc często przebywa w Edmonton. Pan Jurek Adamuszek ma pomysł, z którym chciałby się podzielić z rodakami w kraju i na całym świecie. I tak pisze. Moi drodzy, szanowni państwo, chciałem podzielić się projektem o charakterze społecznym na kilka pokoleń, który mam nadzieję rozpocznie się już jeszcze za mojego życia. Nagrałem kilkuminutowy filmik, który się zaraz pokaże. Projekt usypania najwyższej góry w świecie o łacińskiej nazwie Mons Pax, po polsku Góra Pokoju. Jeżeli uważacie mój projekt za zgodny uwagi, proszę o podzielenie się z nim i z innymi. Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie lub po prostu chciałby wymienić kilka zdań na ten temat, proszę o kontakt. Jurek Jerzy Adamuszek, Montreal. Panie Jurku, dziękujemy serdecznie. No, pomysł bardzo dobry. Jeżeli Państwo macie uwagi, czy może chcielibyście coś dołożyć do tego, ale najpierw trzeba wysłuchać to, co pan Jurek Adamuszek nagrał na tym filmie. Proszę bardzo, panie Jurku. Projekt na kilka pokoleń. Usypanie najwyższej góry w świecie o łacińskiej nazwie Mons Pax. Dosłownie Góra Pokój. Piramida Cheopsa w Egipcie ma 147 metrów wysokości. Jest najwyższą na świecie budowlą złożonych kamiennych bloków. Postawiono ją prawie 4600 lat temu. W tym samym czasie w Anglii powstał jeden z największych kopców, 40-metrowy Silbury Hill. Przedstawiam propozycję usypania w środkowej Europie najwyższej w świecie góry, nie kopca, stworzonej przez człowieka. Proponuję nadać jej łacińską nazwę Mons Pax, Góra Pokoju. Góra ta miałaby minimum 148 metrów wysokości, więcej niż piramida Cheopsa, a jej stoki byłyby łagodne, aby ziemia się nie osuwała. Najlepszym pod ten projekt jest teren płaski, aby góra była widoczna ze wszystkich stron, a idealnym miejscem jej lokalizacji jest nizina polska. Środek Europy, według wersji z XVIII wieku, leży właśnie w Polsce. Stworzenie góry trwałoby długie lata, kilka pokoleń, a najważniejszym byłby sam proces jej powstawania. Byłaby to akcja społeczna, w której każdy mógłby wziąć udział poprzez dostarczenie na teren powstającej góry zgodnie z prawem ochrony środowiska, ziemi, piasku, żwiru, kamieni lub przez przekazanie pieniędzy na specjalne konto. Unikalność tego projektu na skalę światową polegałaby również na tym, że każda łopata lub wiadro ziemi, piasku, żwiru, każdy kamień, wszystko to musiałoby przejść przez czyjeś ręce. W projekcie uczestniczyliby ludzie dobrej woli nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Nazwiska zaangażowanych osób, nazwy organizacji lub grupy ludzi, na przykład gdyby przywieziono ziemię z jakiejś miejscowości zebraną przez jej mieszkańców, byłyby zapisane na specjalnej liście. Pod Mons Pax potrzebne będą nieużytki. Powstającą górę należałoby przekształcać w park rekreacyjny. Cały ten proces byłby atrakcją dla zaangażowanych i dla odwiedzających, a to stworzyłoby wspaniałe warunki. Do promocji światowego pokoju i rozwoju integracji światowej, do promowania i upowszechniania dziedzictwa historycznego i kulturowego Polski, a co za tym idzie do wzrostu ruchu turystycznego, do promocji i rozwoju wolontariatu. Architekci starożytnego Egiptu najpierw wytyczyli podstawę piramidy Cheopsa, kwadrat
o boku 232 metrów i ustalili kąt nachylenia jej ścian, 51 stopni. Po 20 latach układania kamiennych bloków powstała najwyższa tego typu budowla na świecie o objętości 2,6 miliona metrów sześciennych. Podstawa góry Mons Pax miałaby kształt nieregularny, a jej łagodne zbocza byłyby nachylone pod kątem od 25 do 35 stopni. Jej objętość byłaby minimum dwa razy większa od objętości piramidy, ponieważ im łagodniejsze będą zbocza góry, tym większa jej objętość. Jeżeli 2600 lat przed naszą erą ludzie byli w stanie wznieść piramidę Cheopsa w ciągu dwóch dekad, jestem przekonany, że pomysł usypania góry Mons Pax w czasie kilka razy dłuższym jest jak najbardziej realny. Największym wyzwaniem będzie rozpoczęcie tego projektu. Kontynuować będą nasze dzieci, wnuki, prawnuki. Kontynuować będą przyszłe pokolenia. Jeżeli usypanie góry trwałoby przykładowo 100 lat, wtedy według mojej kalkulacji statystyczny Polak musiałby dostarczyć worek ziemi, kamieni, piasku. Założyłem fundację Mons Pax oraz zarejestrowałem logo w Urzędzie Patentowym. Projekt przesłałem do Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Ministerstwa Środowiska RP, Urzędu Prokuratorii Generalnej RP, Wojewody Wielkopolskiego i Mazowieckiego oraz kilku innych urzędów z prośbą o opinię. Zaprezentowałem projekt w Gdyni na imprezie Kolosy oraz przesłałem go do kilkudziesięciu polskich portali internetowych, gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych. Zamierzam również zamieścić na kanale YouTube projekt Mons Pax w kilku innych językach. Zwracam się z prośbą do zainteresowanych współpracą ze mną o kontakt. Mons Pax protonmail.com. Jerzy Adamuszek, Montreal, 2024 rok. Kilka słów o sobie. Od 1980 roku mieszkam w Kanadzie. Jestem geografem po Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, autorem książek podróżniczych. Niektóre moje osiągnięcia zostały zarejestrowane w Księdze Rekordów Guinnessa. Od 1994 roku w Konsulacie Generalnym RP w Montrealu organizuję i prowadzę imprezy dla lokalnej Polonii. www.cowśródnas.ca. Moi przyjaciele, Krysia Giżowska, Jurek Grunwald. Wy też jesteście moimi przyjaciółmi. Na zawsze. To nie deszcz, ani kropli. To są krople chopinowskich nut. To nie szept. To fortepian oddycha tak. Nie znam słów. Myśli znam. Dlatego zostań z nami, melodio, co jest w tobie, ja wiem. Jesteś ogniem i wodą, jesteś prawdą i śnem. Jeszcze raz, najgłośniej. Dlatego zostań z nami, melodio. Super! Co jest w tobie, ja wiem. Jesteś ogniem i
wodą. Jesteś prawdą i snem. W każdym z nas, prawda, tyle pragnień nieodkrytych jest. Mija czas, o Boże, już ta godzina, lecz niełatwo wyjawić je. Tobie też, Jurek, ani mnie. Posłuchaj, jak śpiewają wszyscy. Dlatego zostać z nami melodią na całą Polskę. Co jest w tobie? Ja wiem. Jesteś ogniem i wodą. Super! Jesteś prawdą i śmiem. Łapiemy się za ręce. Dlatego zostań z nami melodią. Co jest w tobie, ja wiem. Jesteś ogniem i wodą. Jesteś prawdą i snem. Moim życzeniem, pragnieniem jest to, aby te melodie zostały z wami. Zabierzcie je do swych domów. Niech przypominają o tym, że dzisiaj minęło 50 lat. Do widzenia. Do zobaczenia. Za kolejne 50 lat. Proszę Państwa, minął rok, 15 października minął rok od wyborów parlamentarnych. Proszę Państwa, ubiegłorocznych. Trzeba przypomnieć, że te wybory wynikły na tym tle, że trzeba było dokonać podmianki na pozycji lidera sceny politycznej naszego Bantustanu. A podmianki dokonać trzeba było dlatego, że w marcu ubiegłego roku amerykański prezydent Joe Biden nagrodę za dobre sprawowanie, to znaczy za odstąpienie przynajmniej formalne od strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego na rzecz strategicznego partnerstwa z bezcennym Izraelem, pozwolił Niemcom na urządzanie Europy po swojemu. No i zaraz Reichsführerin Ursula von der Leyen zaproponowała, żeby znowelizować traktat lizboński w taki sposób, żeby tym członkowskim Bantustanom nawet pozory suwerenności politycznej odebrać, a niezależnie od tego trzeba było tutaj dokonać podmianki na pozycji lidera sceny politycznej, bo dotychczas tę pozycję lidera zajmowała ekspozytura stronnictwa amerykańsko-żydowskiego występująca pod szyldem Zjednoczonej Prawicy. No a trzeba było ją podmienić na ekspozyturę stronnictwa pruskiego, to znaczy Volksdeutsche Partei. No i jak trzeba było dokonać podmianki, jak trzeba, to tu nie ma rady. To też 15 października odbyło się święto demokracji i w niektórych okręgach wyborczych obywatele świętowali aż do białego rana tę demokrację, to znaczy głosowali w lokalach wyborczych, które teoretycznie powinny być zamknięte o godzinie 20, ale
jeżeli komisarz wyborczy dostał iskrówkę z Berlina, wiecie, rozumiecie, komisarzu, wy tu nie przeszkadzajcie tubylczym obywatelom w świętowaniu demokracji do białego rana, bo inaczej będzie z wami brzydka sprawa, no to od razu taki komisarz się zorientował, co przystoi mu czynić i dzięki temu mogła zostać dokonana podmianka. Ona w 100% się nie udała, bo mimo wszystko, mimo że tam młodzi wykształceni z wielkich miast głosowali do białego rana masowo, to frekwencja tutaj się nabiła. Tam niektórzy, szczególnie miłujący demokrację obywatele, to kilka razy głosowali, podchodzili do głosowania. Mimo to ekspozytura stronnictwa amerykańsko-żydowskiego, czyli Zjednoczona Prawica pod wodzą Prawa i Sprawiedliwości, pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego, uzyskała 195 mandatów w Sejmie, podczas kiedy Volksdeutsche Partei tylko 154. No i tu niemożliwe było utworzenie samodzielnego rządu przez Volksdeutsche Partei, to też Volksdeutsche Partei musiała zawrzeć koalicję z taką alternatywną ekspozyturką stronnictwa amerykańsko-żydowskiego, czyli partią Polska 2050 na fasadzie z Szymonem Hołownią, którego tam nakręcał, że tak powiem, specjalnym kluczykiem rano i wieczorem, pan Michał Kobosko. Pan Michał Kobosko, zanim został tutaj klucznikiem, że tak powiem, i nakręcaczem pana Szymona Hołowni, no to był w takim wpływowym waszyngtońskim think tanku pod tytułem Rada Atlantycka, ale nie tylko z Szymonem Hołownią tutaj koalicję Volksdeutsche Partei zawarła, ale również z Polskim Stronnictwem Ludowym, które ma 100% zdolność koalicyjną, a w porywach nawet większą. No i z lewicami dwoma, to znaczy jedną lewicą od starego komucha czarzastego Włodzimierza i drugą lewicę od młodego komucha pana Zandberga. No i dzięki temu już można było większość w parlamencie uzyskać, ale też nie do końca, dlatego że ta większość owszem wystarczała do utworzenia waginetu Donalda Tuska, obywatela Tuska Donalda, no i taki waginet został utworzony. Kogoś tam nie ma i pani Nowacka, i pani Kotula, Katarzyna wielce czcigodna oczywiście, tam jeszcze, pani Leszczyna taka jest jeszcze, no to osobliwości, gabinet osobliwości muszę powiedzieć, no ale nie o to chodzi. Proszę państwa, rzecz w tym, że rząd owszem można było utworzyć, ale ten rząd nie mógł bardzo tam się rozdokazywać, dlatego że jest blokowany skutecznie przez pana prezydenta Dudę, który jeszcze będzie na urzędzie do jesieni przyszłego roku. No i problem polegał na tym, że ten waginet Donalda Tuska, ten gabinet osobliwości, ma 248 mandatów w Sejmie, a do obalenia weta prezydenta to trzeba 276, czyli jeszcze mu brakuje sporo. No i w związku z tym prezydent skutecznie go blokuje. Proszę państwa, to też Donald Tusk, jak tu się zorientował, że wyżej, że tak powiem, świata nie podskoczy, no to na spotkaniu w Senacie oznajmił, że skoro nie ma prawnych środków do przywrócenia praworządności, znaczy wykonania operacji zleconej pod kryptonimem przywrócenie praworządności w Polsce, no to będzie stosował środki bezprawne. Myślę, że uzyskał na to pozwolenie pani tej Reichsführerin Ursuli von der Leyen, dlatego że za poprzedniego reżimu to
I Komisja Europejska, tam taka Wera Jurowa jest z epizodem kryminalnym w życiu Rysie, i Europejski Trybunał Sprawiedliwości, co i Rus tam sztorcowały Polskę, a nawet karały Polskę, a teraz wyraziły dezinteresement wobec używania tych środków bezprawnych podczas operacji przywracania praworządności. No i Donald Tusk, uskrzydlony tym przyzwoleniem, tak się rozdokazywał, że postanowił chyba kandydować na prezydenta, rozpocząć swoją kampanię prezydencką. No i na dzień dobry oznajmił, że zawiesi prawo azylu. I nawet na forum Rady Ministrów przeforsował taką uchwałę, że zawiesi prawo azylu, ale nawet czterech ministrów z lewicy tam wierzgnęło i zgłosiło votum separatum, a jednocześnie Reichsführer Ursula von der Leyen go ostrzegła, żeby się za bardzo nie rozdokazywał, żeby takich samowolek nie robił, no bo w takich sprawach to trzeba najpierw dostać pozwolenie od Komisji Europejskiej. Proszę Państwa, ale i Donald Tusk wie, i Reichsführer wie, że to nie jest naprawdę z tym zawieszeniem azylu, bo przecież prezydent nie podpisze takiej ustawy. W związku z tym to jest tylko takie makagigi przed wyborami prezydenckimi. No i Donald Tusk tu najwyraźniej postanowił przelicytować byłego naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego. Czy tam przeciwko migrantom, to proszę, ja im azylu nawet odmówię. No i a druga rzecz to pojechał Donald Tusk razem z ministrem obrony, który w dwóch osobach występuje, Kosiniaka i Kamysza, no i tam do Rzesza pojechał Donald Tusk i tam dokonał uroczystej inauguracji wału Tuska, zwanego inaczej linią Imaginota. No więc to takie. Ale Donald Tusk nie jest chyba jedynym kandydatem na prezydenta na przyszłorocznych wyborach, bo z kolei Judenrat Gazety Wyborczej najwyraźniej postawił na księcia małżonka. Tam razem z Jabłoneczką, księciu małżonkowi, pan redaktor Michnik i cały Judenrat urządzili taką fetę w postaci tam spotkania w klubie Żydowskiej Gazety dla Polaków. Najwyraźniej Judenrat Gazety Wyborczej woli od Donalda Tuska księcia małżonka. A dlaczego? Tak podejrzewam, że woli księcia małżonka, a dlatego, że wybór księcia małżonka na prezydenta Polski oznaczałby kontynuację pewnej tradycji, że wprawdzie prezydentem naszego Bantustanu to może sobie być jakiś głupi goj, ale już pierwsza dama musi mieć pierwszorzędne korzenie, musi być Żydówką. No i tu rzeczywiście po raz trzeci by się wtedy to powtórzyło, no to już jest pewna nowa świecka tradycja. Proszę Państwa, ale tutaj nie ma tak dobrze, żeby tam ktoś nie wsadził beczkę miodu, łyżki dziegciu. I to zresztą pan minister Adam Bodnar, który najwyraźniej zapomniał, że lepsze jest wrogiem dobrego, właśnie strzelił sobie w stopę. Otóż w lipcu tego roku pan minister Bodnar poprosił Komisję Wenecką, żeby się wypowiedziała w sprawie tych neosędziów i w ogóle tego, no i przywracania praworządności.
myślał pan minister Bodnar najwyraźniej, bo tam wprawdzie pan minister Bodnar już przeprowadzał rewolucyjną praktykę, a do tej rewolucyjnej praktyki to rewolucyjne teorie dorabiały mu rozmaite autorytety pacanowskie, między innymi z babunią walczącej demokracji, panią profesor Ewą Łętowską na czele. No ale pan Bodnar też jest profesorem i wie, że te wszystkie tytuły to tak naprawdę to jest sześć. W związku z tym zapragnął tutaj, żeby te rewolucyjne teorie wszystkie miały taką bardziej prestiżową podstawę, no i zwrócił się do Komisji Weneckiej. Komisja Wenecka tutaj wszystko sprawdziła, co i jak, i wydała opinię. Pan minister Bodnar był tak skonsternowany, że przez cały tydzień te opinie ukrywał przed polską opinią publiczną. No ale 14 października o godzinie 18:30 opinia Komisji Weneckiej została opublikowana. No i cóż z tej opinii Komisji Weneckiej wynika? Ano to, że sędziowie są nieusuwalni. No, Komisja Wenecka powtórzyła to, co jest zapisane w Konstytucji. No i że bez względu na to, czy to są sędziowie, których Judet Rad Gazety Wyborczej nazywa neosędziami i ich nie uznaje, czy to są tam paleosędziowie, to oni są sędziami. I orzeczenia wydane, niechby nawet tylko z ich udziałem, nie mówiąc już o tym, że przez nich samych wydane, jak najbardziej są wyrokami. One obowiązują, powinny być wykonywane. No jest to całkowicie sprzeczne z dotychczasowymi rewolucjami, tymi rewolucyjnymi teoriami, które formułowały autorytety pacanowskie panu ministru Bodnaru, no i z rewolucyjną praktyką. Pan minister Bodnar tam, a ten pan Myrcha, to też utytułowany jest, on jest doktorem uczonym, to pan profesor Chmaj mu ten doktorat tam przysolił. No i to pan Myrcha to też tam razem z panią Gajewską tam mają, uwijają się teraz, bo tam się im grunt pali trochę pod stopami. No więc pan Myrcha tam jakieś przesiąknięte fałszem i krętactwami interpretacje podawał. Pan Bodnar też tam się zwijał jak w ukropie. No i tam niektóre autorytety pacanowskie też się odezwały. Widocznie już im zapłacono, żeby tam podeprzeć, że tak powiem, te krętactwa pana ministra Bodnara. No nie wiem, co teraz będzie. Jestem trochę, muszę powiedzieć, zawiedziony, bo pan Marcin Romanowski dostał wezwanie do prokuratury krajowej na 15, nie, na 14 października. No i zgłosił się do prokuratury krajowej. Co prawda opinia Komisji Weneckiej jeszcze nie została oficjalnie opublikowana, ale myślę, że pan Marcin Romanowski już tam jakoś zdążył się z nią zapoznać, więc myślałem, że skoro dostał wezwanie z prokuratury krajowej, no to się zgłosi, a jakże, ale nie do prokuratora Dariusza Korneluka, tylko do prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, który został zatwierdzony na stanowisku prokuratora krajowego przez Izbę Karną Sądu Najwyższego, podczas kiedy pan Dariusz Korneluk, on jest tylko prokuratorem krajowym z nominacji pana ministra Bodnara. I to
tutaj względy etniczne chyba zadecydowały, bo to i pan Bodnar, i tego, to czarne podniebienia mają wszyscy. Więc myślałem, że pan Romanowski, owszem, zgłosi się do prokuratury krajowej, ale do pana Dariusza Barskiego, który oczywiście z tej radości, że ktoś się do niego zgłosił, natychmiast umorzy postępowanie w jego sprawie, no i będzie po krzyku. Tymczasem zgłosił się do prokuratora Dariusza Korneluka, a ten Korneluk tam jeszcze mu przysolił jakieś nowe zarzuty, których nie było we wniosku do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. No to się robi, sprawa się komplikuje. Tam Korneluk chce go nawet podobno pana Romanowskiego aresztować, do aresztu wydobywczego go wtrącić. No zobaczymy, jak się to będzie rozwijało. Widzimy, proszę państwa, że na tym przykładzie, że lepsze jest wrogiem dobrego. I gdyby pan minister Adam Bodnar pamiętał o tej zasadzie, to by nie zrobił takiego głupstwa i nie strzelił sobie w kolano, w dodatku tuż przed rocznicą wyborów parlamentarnych 15 października. Hej, młody, obudź się ze snu. Niech twoja wiara wzrośnie znów. A będziesz sprzyjaciół mi tu. Lepsze to niż każdy nauk. Nauk opęta cię. Nałogowi nie daj się, ogarnie twoją duszę, skrzywdzi lub zabije. Wiązać się, być swoim więźniem w każdy dzień. Owijać ludzi w swoje kłamstwa, że nie masz z tym problemu. Chociaż w środku umierasz. Człowieku, zastanów się nad sobą. Zaczęta, wolność twa zamknięta. Teraz podam ci dłoń. No i strach i wrok za mną. Zdjęcia.
Szukasz najnowszych wiadomości, dobrej muzyki, ciekawostek, wywiadów z interesującymi ludźmi? Włącz Radio Polonia Toronto. Z nami nie będziesz się nudził. To czas na wiadomości. Przegląd wydarzeń kanadyjskich minionego tygodnia przygotował Paweł Maślanka. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Znany kanadyjski bank, a mowa tutaj o TD Bank, ukarany został grzywną w wysokości 3 miliardów dolarów amerykańskich po przyznaniu się do winy w historycznej sprawie o pranie brudnych pieniędzy w Stanach Zjednoczonych. Prokurator Generalny Stanów Zjednoczonych Merrick Garland poinformował, że kara ta jest największą w historii w ramach ustawy o tajemnicy bankowej. Bank Toronto Dominion został zobowiązany do zapłaty 3 miliardów 90 milionów dolarów amerykańskich w wyniku przyznania się do wielu zarzutów, w tym spisku mającego na celu naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej oraz pranie pieniędzy. Oprócz grzywny, bank otrzymał zakaz działania i sankcje niefinansowe od biura kontrolera waluty, w tym ograniczenia wzrostu w Stanach Zjednoczonych. Garland zaznaczył, że TD stworzył środowisko sprzyjające przestępczości finansowej, umożliwiając przestępcom korzystanie z jego usług. Bank przyznał, że przez 6 lat trzy sieci przestępcze transferowały ponad 670 milionów dolarów za pośrednictwem jego kont, a wielu pracowników było tego świadomych. Grzywny, które ogłoszono w czwartek, są wynikiem działań wielu regulatorów, w tym Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. TD Bank zobowiązał się również do restrukturyzacji swojego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz do 3-letniego nadzoru. Rząd Quebecu wprowadza nowe regulacje dotyczące limitów studentów zagranicznych w prowincji. Przedstawiony został projekt ustawy, który jest częścią strategii mającej na celu ograniczenie liczby osób bez stałego pobytu, która wzrosła w ostatnich 2 latach z 300 tysięcy do 600 tysięcy. Minister do spraw imigracji Jean-François Roberge zaznaczył, że w ubiegłym roku w Quebec przebywało 120 tysięcy studentów zagranicznych w porównaniu do 50 tysięcy w roku 2014. Rząd podejmuje wszelkie działania, by ograniczyć tymczasową imigrację. Nowe przepisy umożliwią ustalenie liczby wniosków od studentów zagranicznych w zależności od regionu, placówki edukacyjnej, poziomu studiów oraz programów. Roberge podkreślił, że te zmiany nie wpłyną negatywnie na programy regionalne, które w dużej mierze zależą od obecności zagranicznych studentów. Dodatkowo Quebec zwiększył czesne dla studentów z innych prowincji o 33%, co ma na celu ograniczenie liczby studentów niefrancuskojęzycznych na tamtejszych uniwersytetach. Przywódcy pierwszych narodów w Ontario zagłosowali za przełomową umową reformy systemu opieki o wartości 47 miliardów 800 milionów dolarów z Kanadą. Regionalny chief Abraham Benedict określił wsparcie przywódców w prowincji jako krok w dobrym kierunku, pracując nad reformą tego, co nazwał kolonialnymi systemami, które miały wpływ na każdą społeczność. Umowa została osiągnięta w lipcu, a przywódcy uczestniczyli w procesie negocjacyjnym razem ze Zgromadzeniem Narodów Pierwszych, Nishwabi Asaki Nation oraz Kanadą. Zawarto ją po dekadach działań na rzecz zmiany i postępowań prawnych ze strony Narodów Pierwszych oraz ekspertów. Szefowie Narodów Pierwszych z całej Kanady zagłosują nad umową na specjalnym zjeździe szefów w Calgary w przyszłym tygodniu. Tak więc podatnicy w Kanadzie zapłacą pierwszym narodom za zbudowanie dróg, kolei i miast, a w Polsce nie możemy dostać reparacji od Niemiec, które zniszczyły nam całą infrastrukturę, rozkradły i cofnęły nasz kraj o dekady w porównaniu z innymi ekonomiami europejskimi. No ale taka jest dzisiaj polityka. Kolejny kanadyjski kościół został zniszczony przez pożar. Tym razem chodzi o historyczny katolicki kościół w Quebec, który spłonął w ubiegły czwartek.
Szef Straży Pożarnej odmówił komentowania przyczyn pożaru, ale na szczęście nie ma doniesień o ofiarach, ponieważ kościół z 1914 roku był pusty w momencie wybuchu ognia. Jak informuje Journal Quebec, kilku świadków zgłosiło widok płomieni w pobliżu kościoła. W wyniku pożaru zniszczeniu uległa jedna z wież, a konstrukcja budynku doznała poważnych uszkodzeń. Deweloper George Mordanian, który zakupił kościół, prowadzi jego przebudowę jako część projektu rewitalizacji, planując przekształcenie go w 40 do 50 mieszkań. Mordin poinformował lokalną gazetę, że kościół nie był ubezpieczony, ponieważ majątek kościelny nie podlega ubezpieczeniu. Policja ewakuowała sąsiednie firmy oraz 11 franciszkanów mieszkających obok. Chociaż przyczyny pożaru oraz ewentualne ofiary są jeszcze nieznane, incydent ten dołącza do listy ponad 110 kościołów, które zostały uszkodzone przez ogień lub wandalizm od czasu odkrycia nieoznakowanych grobów w indiańskiej szkole z internatem w Kamloops. Należy tutaj podkreślić, że do dzisiaj nie przedstawiono na to żadnych dowodów i nie znaleziono żadnego ciała. Niestety liberałowie, w tym Justin Trudeau, podkreślają, że gniew związany z tymi wydarzeniami jest w pełni zrozumiały w kontekście haniebnej historii Kanady. Grupa operatorów przedszkoli zapowiedziała tydzień stopniowych zamknięć, który może dotknąć rodziców w całym Ontario, aby zaapelować o wstrzymanie zmian w rządowej formule finansowania opieki nad dziećmi. Planowane zamknięcia, które odbędą się w tygodniu, zaczynając od 21 października, mają dotknąć Toronto, Peel, York, Halton, Barrie, Muskoka, Durham i inne regiony. Operatorzy, głównie prywatni, twierdzą, że nowe zasady finansowania są zbyt niejasne i mogą zagrażać ich działalności. Od stycznia 2025 roku rząd Ontario wprowadzi nowe limity opłat dla rodziców, które mają zmniejszyć koszty opieki. Operatorzy podkreślają, że nowe podejście nie pokryje nietypowych wydatków ich przedszkoli. Operatorzy przedszkoli planują powiadomić rodziców o ewentualnych zamknięciach, a niektórzy z nich obawiają się, że w przypadku braku zmian mogą zamknąć działalność na stałe lub znacznie ograniczyć oferowane usługi. Lider partii konserwatywnej, Pierre Poilievre, zadeklarował wsparcie dla przymusowej terapii uzależnień dla nieletnich oraz więźniów, którzy są uznawani za niezdolnych do podejmowania decyzji za siebie. Jednocześnie prowadzi badania dotyczące możliwości zastosowania tej samej zasady dla dorosłych na wolności. W lipcu, odpowiadając na pytanie o krajową strategię przymuszającą uzależnionych do terapii, Poilievre wyraził otwartość na ten pomysł, ale miał wątpliwości co do skuteczności rehabilitacji osób niekaranych. Podczas ostatniej konferencji w Toronto Poilievre stwierdził: uważam, że dla dzieci i więźniów powinna istnieć obowiązkowa terapia uzależnień, kiedy zostaną uznani za niezdolnych do podejmowania decyzji za siebie. W przypadku dorosłych nadal prowadzę wiele badań na tym, jak to miałoby działać. Powtórzył również swoją obietnicę zlikwidowania programów, które przepisują leki osobom narażonym na przedawkowanie toksycznych substancji, proponując zamiast tego promowanie rehabilitacji i powrotu do zdrowia. Temat przymusowej terapii uzależnień budzi intensywne dyskusje w wielu prowincjach, w tym Kolumbii Brytyjskiej, Nowym Brunswicku, Albercie i Ontario. Zgodnie z danymi rządowymi, od 2016 roku w Kanadzie odnotowano ponad 44 tysiące zgonów związanych z opioidami, przy czym 80% z nich dotyczy fentanylu i jego analogów. Grupy broniące praw obywatelskich, w tym Kanadyjska Asocjacja Praw Obywatelskich, wyraziły obawy dotyczące perspektywy przymusowej terapii, wskazując na prawo jednostek do odmowy leczenia medycznego. Dollarama osiągnęła ugodę w wysokości 2 600 000 dolarów w ramach krajowego pozwu zbiorowego dotyczącego opłat środowiskowych na produkty takie jak baterie, zabawki elektroniczne i żarówki.
Ugodę potwierdził w piątek w komunikacie prasowym prawnik reprezentujący grupę Joey Zucran z kancelarii adwokackiej w Montrealu. Pozew zbiorowy obejmuje osoby, które kupiły produkty objęte opłatą za utylizację w sklepach Dollarama w Quebec w okresie od 11 grudnia 2019 do 4 lipca 2023 lub gdziekolwiek indziej w Kanadzie pomiędzy 29 kwietnia 2021 a 4 lipca 2023. Pierwotny pozew zbiorowy został złożony w maju 2023 roku, oskarżając sieć dyskontową o niewłaściwe przedstawienie pełnej ceny produktów objętych opłatą ekologiczną. Nowa kwota ugody wymaga zatwierdzenia przez sąd, a termin rozprawy ustalono na 2 grudnia. Członkowie grupy mogą ubiegać się o przelew Interac do wysokości $10. W ubiegły piątek ustawa o powszechnej opiece farmaceutycznej została zatwierdzona przez Senat i otrzymała akceptację korony, co oznacza, że teraz jest oficjalnie obowiązującym prawem w Kanadzie. Pomimo, że przepisy weszły w życie w piątek, natychmiastowe pokrycie kosztów leków jeszcze się nie rozpocznie. Minister zdrowia Mark Holland podkreślił, że to kluczowy krok w kierunku wprowadzenia powszechnego systemu opieki farmaceutycznej. W pierwszej kolejności program obejmie leki na cukrzycę i antykoncepcję. Rząd planuje również współpracować z Kanadyjską Agencją Leków, aby opracować listę niezbędnych produktów, co ma pomóc w obniżeniu kosztów leków. Ustawa ma na celu zapewnienie bezpłatnej antykoncepcji dla 9 milionów osób oraz wsparcie dla prawie 4 milionów Kanadyjczyków z cukrzycą. Kolumbia Brytyjska jako pierwsza podpisała umowę z rządem federalnym, a minister Holland planuje uzyskać zgody ze wszystkimi prowincjami i terytoriami. Budżet federalny na 2024 rok przewiduje, że realizacja pierwszej fazy programu będzie kosztować $1,500 mln w ciągu 5 lat. Lider konserwatystów Pierre Poilievre ogłosił, że jego partia poparła wniosek Bloc Québécois o zwiększenie świadczeń dla seniorów, ale ma inne pomysły na poprawę ich sytuacji finansowej. Poilievre zaznaczył, że seniorzy potrzebują większej siły nabywczej, proponując m.in. obniżenie podatku od emisji dwutlenku węglowego oraz podatku dochodowego. W odpowiedzi na pytanie, czy jego partia zaproponowałaby 10% podwyżkę Old Age Security dla seniorów w wieku od 65 do 74 roku życia, Poilievre stwierdził, że w ramach rozwijania platformy zaproponują plan niskich podatków, który ma umożliwić wyższe emerytury. W zeszłym tygodniu jego partia głosowała za wnioskiem Bloc Québécois, który wezwał rząd do szybkiego działania w sprawie projektu ustawy C-319, proponując zwiększenie emerytur. Wniosek został przyjęty większością głosów, jednak premier Justin Trudeau nie jest zobowiązany do wydania zezwolenia finansowego. Liberałowie wyrażają poważne obawy dotyczące kosztów związanych z podwyżką, wskazując na problemy finansowe innych grup wiekowych. Urzędnik do spraw budżetu Yves Giraud oszacował, że propozycja Bloc Québécois mogłaby kosztować rocznie $3 mld, co w ciągu 5 lat daje ponad $16 mld. Na marginesie krytycy podkreślają, że w ciągu ostatnich 2 lat kanadyjski podatnik wypłacił więcej niż $16 mld dla Ukrainy. No ale wiadomo, kanadyjscy emeryci są mniej ważni dla Trudeau i liberałów. To wszystko w dzisiejszym programie. Paweł Maślanka, Radio Polonia Toronto. Radio Polonia Toronto 107 FM. Radio Polonia. Tylko dla ciebie. Zawsze dla ciebie. Radio Polonia. Bardzo dziękuję. Witam serdecznie. Dziękuję serdecznie. Thank you.
zapalę serce twoje swoim pocałunkiem. Ja chcę, by nas ogarnął dzisiaj płomień z ognia. Wiem, że nie będzie dla nas nigdzie już ratunku, bo to jest pocałunek, który spala do dna. Miłości ogniem serce twoje dziś zdobędę. Gdzie tylko pójdziesz, pójdę tam. Za tobą wszędzie. Już nie może wstrzymać mnie przeszkoda żadna. Na drodze, którą chcę do ciebie iść, to serce moje jest twoje, tylko twoje. I tobą tak pijane, i ciebie tak spragnione. To serce moje rozgarnia wszystkie drogi i ciągle biegnie, ciągle biegnie do twych drzwi. Stań przy mnie blisko, spójrz prosto w moje oczy, zobaczysz moją radość i moje łzy zobaczysz. Stań przy mnie blisko, spójrz prosto w moje oczy i tak jak dawniej całuj mnie. Tak całuj mnie, tak całuj mnie. Dla ciebie umiem dziś świat zatrzymać w biegu, zapalić róże na martwym białym śniegu. Dla ciebie będę zawsze śpiewać o miłości, o mej miłości zrodzonej z ognia. Posłuchaj słów tych, tęsknota je stworzyła. Tęsknota nocą tak mówić mnie uczyła. Dlatego nigdy nie zapomnisz mojej twarzy, bo złotych włosów moich dzień poznałeś sam. Zapalę serce twoje swoim pocałunkiem. Ja chcę, by nas ogarnął dzisiaj płomień z ognia. Wiem, że nie będzie dla nas nigdzie już ratunku, bo to jest pocałunek, który spala do dna. Miłości ogniem serce twoje dziś zdobędę. Gdzie tylko pójdziesz, pójdę tam. Za tobą wszędzie. Już nie może wstrzymać mnie przeszkoda żadna. Na drodze, którą chcę do ciebie iść. Tararara, tararara, la la la.
najszczęśliwszą gwiazdy byś chciał mi z nieba dać. Dobrze wiem, że ty dla mnie zrobisz wszystko, by szczęście to zechciało trwać. Szczęściem mym są najdroższe twoje oczy. Dobrze wiem, czym są dla mnie usta twe. Szczęście me to codziennie twe powroty, gdy na twój widok cała drżę. Szczęście swe odnajduję w twym uśmiechu, w dłoniach twych, kiedy obejmują mnie. Szczęście me to codziennie twe powroty. Nawet gdy śpisz, ja kocham cię. Barw na tęczy lśni. Mało kto szczęście swe spotyka co dnia. Przeważnie o nim tylko śni. Szczęście to słońce witający rok, czarny dzień i gwiazdami śniąca noc. Szczęściem są ptaki głośno rozśpiewane i twój najukochańszy. Tak, proszę Państwa, śpiewała Violetta Lindas. No i proszę Państwa, to byłoby na tyle w 1101 wydaniu Polskiego Radia i Telewizji Edmonton. Serdecznie dziękuję za uwagę tym wszystkim, którzy wytrzymali do końca naszego programu i nie zasnęli, a więc czas, żeby się obudzić, no i pójść na spacer. Do zobaczenia i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Zapatrzona hen w dal.
jakby księżyca blask. Ze wszystkich sił chciałem zatrzymać czas, by księżyca ten blask zaczarować mógł nas. Dziś jesteś już daleko tak i z każdym dniem wciąż bardziej brak. Brak mi włosów twych rąk i nocy na plaży. Zawsze będę o tobie marzył, choć wiem, że już nie spotkamy się. Ten dzień, gdy morza brzeg zniknął nagle wśród fal, a z nimi ty odpłynęłaś gdzieś w dal, zostawiając mi łzy, swą tęsknotę i żal. Dziś jesteś już tam. Zawsze będę o tobie marzył, choć wiem, że już nie spotkamy się. Dziś jesteś już daleko tak i z każdym dniem wciąż bardziej brak. Brak mi włosów twych rąk i nocy na plaży. Zawsze będę o tobie marzył, choć wiem, że już nie spotkamy się. Brak mi włosów twych rąk i nocy na plaży. Zawsze będę o tobie marzył, choć wiem, że już nie spotkamy się.